Bardzo dziękuję, że tak licznie przybyliście. Witam wszystkich. Może ktoś mnie nie zna. Nazywam się Franc Zalewski. Jestem Polakiem od dziada pradziada. Urodziłem się w Związku Radzieckim, dlatego mówię z akcentem. Od razu nie będę rzucał tematu na głębokie wody, tak się mówi, że jeżeli ujmę, że Związek Radziecki to część Lechistanu, ale trochę wcześniejsza historia, także historia Polski nie jest od tysiąca lat, jak nam na uniwersytetach i w kościołach mówią. Niestety prawda jest o wiele głębsza, szersza i tyle wiedzy, że myślę, że 2 godzinki wystarczy, żeby po lepkach przylecieć. No i tutaj przede wszystkim chciałbym podziękować za możliwość wygłoszenia referatu w tak wspaniałym miejscu, Reduta Banku Polskiego. Dziękuję właścicielowi tego obiektu za możliwość wygłoszenia spotkania się z wami. No i przejdziemy do żmudnych tematów. Kto lubi matematykę w szkole, jak było zajęcia, lekcja z matematyki, ktoś chętnie szedł na matmę? O, parę osób znajdą się, czyli krytyka będzie zdrowa. No i zaczniemy od takiego obrazku, to jest płaskorzeźba z Mezopotamii. I tutaj pod tytuł Dziwne czasy. Termin dzisiejszego referatu, dlatego, że nastąpiły dziwne czasy. Jak mówiłem, od dzieciństwa pamiętam stare chińskie powiedzenie, to chińskie ze wschodu, powiedzenie, które zostało już reinterpretowane, żeby nie takie przekleństwo mówię, żeby dożyłeś jakichś dziwnych czasów czy coś takiego. Okazuje się, że anglosasi już przerobili wschodnie powiedzenie, bo ja go od dzieciństwa znam, czyli jeżeli matka czy babcia, czy tam bliska rodzina, czy ludzie życzyli jednym drugiemu, mówili, aby nie dożyłeś dziwnych czasów. Nigdy nie potrafiłem zrozumieć, o co chodzi dziwne czasy, co to jest i dlaczego nie dożyć. Każdy powinien życzyć, żeby długo żył 100 lat, 120, ile się należy komu i dlaczego. I teraz jak dożyliśmy do dziwnych czasów, to już wiem, o co chodziło. Żyjemy w dziwnych czasach i chciałem referat wygłosić we wrześniu, kiedy większość ludzi wrócą z urlopu z dziećmi, dzieci pójdą do szkoły, a tylko osoby dorosłe, które znajdą czas, mogą przybyć na referat. Ale nigdy nie wiadomo, co będzie po 1 września. Znamy z historii 1 września. Także dzisiaj 30 sierpnia i rozpoczynamy referat. Jak widzimy na pierwszym slajdzie, bardzo dziwny, nieznany większości ludzi osobnik, czyli ciało ludzkie z głową orla. I ma pióropusz nad głową, co może świadczyć o tym, że jeszcze tutaj całość płaskorzeźby, że jeszcze skrzydła ma na ramionach. No czyli możemy wyobrazić sobie, że osoba, która umie latać. Jak zadałem pytanie na Uniwersytecie Jagiellońskim panu profesorowi, nie będę nazwiskami się rzucał dzisiaj, co znaczą wyposażenie tego osobnika. Jak widzimy, ma takie bransolety powyżej loktia, zegarek, na prawej ręce trzyma szyszkę. Symbolika mało znana nam. Zegarki teraz nosimy na lewej ręce. Bransolety niektórzy noszą, ale na przedgarścią. I ma 2 kije, które za pasem wsadzone tutaj. Widzicie? Żaden archeolog świata jeszcze nie zna żadnego znaczenia, chociażby jednego przedmiotu, w który wyposażony ten osobnik. Zająłem się zegarkiem, bo na ręce ma zegarek i dzisiaj potoczymy się w tym kole zegarka. Co to jest koło zegarka i skąd przyszedł zegarek? Większość historyków powiedzą, że zegarek zapożyczyliśmy z Mezopotamii, bo tam była doba podzielona na 24 godziny. Całe koło
kąty podzielone na 360 stopni, tak mieli. Na razie nikt nie wyjaśnił dlaczego. No i okazuje się, że ten osobnik ma na swoim zegarku 15 listków. Dlaczego 15? Nic o 15, nigdy w życiu nikt nic takiego nie słyszał. Jak zwróciłem uwagę na 15 i powiem od razu, taki wynik nieostateczny, a moja hipoteza robocza. 15 to jest atom matematyki. Wszystko w matematyce tworzy się z 15. Możemy zrobić 30, możemy 60, 360 i wszystko to jest cegiełki matematyki. A z czego się tworzy 15? No do tego przejdziemy w dalszej części referatu. No i teraz trochę już wprowadziłem was, o czym będę opowiadał. Jesteśmy nauczeni, że już wiemy prawie wszystko. Uniwersytety wyspecjalizowali się każdy w jednym kierunku, instytuty badawcze to ogólnie zajmują się tylko jedynymi kierunkami i nie połączają całej wiedzy. Starożytna nazwa uniwersytet, uniwersum, czyli jeszcze średniowieczne uniwersytety albo starsze, uniwersytet, gdzie człowiek szedł, uczył się wszystkiego. Umiał czytać, pisać, uczył się wierszy pisać, tańczyć, muzykę, matematykę, kosmos. I kiedy poznawał te rzeczy, inżynierię, wszystko, co było dostępne, wzory, jak posiadł tą wiedzę, to był uniwersum, skończył uniwersytet. Teraz jesteśmy wszyscy jednozadaniowcami i jednokierunkowcami. Nikt globalnie, szeroko nie chce popatrzeć się na problem. I to, co nam mówią, że wszystko wiemy, to powiem, że nawet nie po lepkach. Nawet nie liznęliśmy tego, co nas otacza. Nic nie wiemy o Ziemi, tak jak mówiłem. Jestem geologiem, to powierzchnia Ziemi jest zbadana około 3%. Na oceanów w ogóle nie zbadane, bo nie mamy sprzętu, jeszcze nie zanurkowaliśmy tak głęboko. Tam parę, jakiś sąd zeszło na głębokość, w to pęknięcie tektoniczne, ale ile można informacji zebrać, jakby teraz nam sondę wsadzić na salę i w ciągu godziny analizować, co robimy, powiedzieliby, wszyscy prawie nie żyją. Nie ma życia, nie ruszają się, siedzą, nie wiadomo o co chodzi. Także jeżeli igiełką badamy środowisko, to bardzo mało wyników, nie odbieramy tego absolutnie. Czyli moim zdaniem o Ziemi praktycznie nic nie wiemy. Co to jest Ziemia, jak powstała, to już nie będę podważał autorytetów światowych. Większość akademików, profesorów, uniwersytetów dogadali się, że prawdopodobnie był wielki wybuch. Z czegoś, coś i nie wiadomo gdzie. Dzięki Darwinowi wydłużyli czas do 4 miliardy 600 milionów lat. Dlatego, żeby z jednokomórkowca zdążyliśmy zmieniać się i powstały złożone organizmy i teraz kręgowcami jesteśmy, ale okazuje się, że w przekambrze, czyli 500 milionów lat temu, kiedy powstawało życie, jak nam podają, to już były kręgowce. I to jest wielkie wymieranie kręgowców. Nikt jest zapisany w geologii, ale nikt tym zadaniem nie zajmuje się, bo nie mieszczy się w dogmatach. To już krótko powiedziałem, gdzie mieszkamy i teraz przedstawię. Czyli na czerwone kółko narysowałem, no to jest układ słoneczny nasz. Czerwonym kółkiem obrysowałem prawdopodobnie, że coś o tym regionie układu słonecznego wiemy. Czyli wiemy coś o Ziemi. Na żółto kółko coś wiemy o Księżycu, że jest na orbicie Ziemi, na kolowej. Coś wiemy o Marsie, prawdopodobnie mówią, że tam mogło być życie. I parę fragmentów skał mamy z pasa asteroid. I tyle wiemy. Nawet nie wiemy, jak wstępnie ustalone, że jak świeci Słońce, jakie procesy na nim zachodzą i dlaczego ciepło trafia na Ziemię. Ale to już w te szczegóły dzisiaj wchodzić nie będę. Dzięki temu, że jak napisałem tutaj efekt Jarkowskiego z pasa asteroid, zderzają się między sobą te kawałki skały, dzięki ciśnieniu
nagrzewają się, później fotony odlatują, powstaje popychanie tej skały, jedno z drugą się zdarzają i przypadki takie mamy, że większość tych obiektów Jowisz ściąga, bo jest ciężki grawitacyjnie, pozostałe praktycznie zbiera Słońce. Co trafi się na Ziemię, pojedyncze przypadki. Także bardzo mało wiemy nawet, co tam było w pasie asteroid i co tam teraz jest. No i tutaj dla przykładu pokażę odległość pomiędzy Ziemią a Księżycem. Widzicie, po lewej stronie Ziemia, po prawej Księżyc. I to zdjęcie zrobione z odległości 3 500 tysięcy kilometrów. Sonda Mars Odyssey zrobiła w 2001 roku. I popatrzmy się, jaka jest odległość pomiędzy Ziemią a Księżycem. Około 400 tysięcy kilometrów. To jest ponad jedną sekundę świetlną odległość. A my mówimy o galaktykach, które najbliższe znajduje się chyba 5 milionów lat świetlnych od nas. 2500, coś takiego. Także teraz, żeby nam wyobraźnia zaczęła działać. Księżyc, ta mała kropeczka po prawej, znajduje się 30 wielkości Ziemi od Ziemi. I nie mam gdzie zapisywać, czyli pamiętajmy 30. Księżyc znajduje się 30 wielkości Ziemi, na orbita Księżyca się znajduje. No i wracając do akademickich poglądów, jak nam wyjaśniono, skąd powstaliśmy i kim jesteśmy. To nazywam dogmatami naukowymi. Ktoś w XVIII czy XIX wieku na tym poziomie, na ich poziomie stwierdził, zostało przyjęte i nie ma żadnej, nikt nie rewiduje tych poglądów. 200 lat żyjemy w jaskiniach. Jeżeli nam mówią, kiedy powstał człowiek, jak się rozwijał, kiedy mowa powstała, kiedy nauczyli się ogień wykorzystywać. I to nawet nie chcę na ten temat tracić czasu, bo to można w podręcznikach przeczytać. No i wracając do tych znalezisk, że ludzie mieszkali w jaskiniach, jak nam się podaje, kość z Lemombo datowana na około 30 tysięcy lat. Trafiła do badaczy. Oczywiście badaczy, no niestety, myślicie, prawy górny róg, jeżeli jest widoczny, badaczy współcześni w systemie na bazie dziesiętnej, czyli ile tych kresek, mówią, że to kość pasterska i pasterz jak wprowadzał do stajni, czy gdzie tam, czy do jaskini, zagoniał kozy, owcy, czy co tam hodował i przeliczał codziennie, ile wróciło, czy wszystkie. Ale akademicy, badacze przeliczyli to i wyszło w górnym rzędzie 60, w drugim rzędzie 60, w trzecim 48. Ale to tylko zliczono w systemie dziesiętnym. Ale jaka baza? 60. Czyli 30 tysięcy lat, tak jak jest datowana, człowiek rejestrował matematyczne dane w systemie 60. No i żeby urozmaicić, wchodzimy w mity. Już wielokrotnie wypowiadałem się na temat mitów, bajek czy rzeczy, które nam przekazuje się z pokolenia na pokolenie. Jeżeli nie mamy informacji, papieru do notowania, czy komputera z twardym dyskiem, żeby jakąś informację utrzymywać, zdjęcia rodzinne. Kiedy zdjęcia drukowało się, fotograf zrobił zdjęcie, to było zdjęcie na 3-4 pokolenia, dziadek z babcią. Teraz mamy wszystko w tabliczkach. Wszystko, całe informacje wszyscy posiadamy, nie w kamieniu, nie w papierze, na komputerach i to od 20 lat. Całe społeczeństwo, jeżeli coś by się stało, nawet po prostu nie ma prądu. Koniec naszej cywilizacji. Czyli o tych mitach spisałem, tutaj Państwu przedstawiam
drzewo genealogiczne bogów w Mezopotamii, tak zwanych bogów, czyli te osoby, które historia została spisana, kto z kim się spotykał, ile mieli dzieci, kto z kim miał dzieci, kto jakie wojny prowadził. I to amerykańscy badacze stworzyli tą tabelkę. Ja mam swoją tabelkę, która bardziej złożona, ale o wiele więcej informacji posiada. No i tutaj proszę zwrócić uwagę na strzałeczki. Po prawej stronie umieścili Gilgamesza. To jest zielona strzałka po prawej na tej tablicy. Gilgamesz był rzeczywistym królem w mieście Ur chyba 2700 lat przed naszą erą. A jego umieszczono w drugim rzędzie. Czyli był prawie Bogiem. Bo górna część to pierwsi bogowie. Tutaj umieścili Gilgamesza, nie wiem z jakiego powodu. Ale tutaj kolejne imię Enki, które powtarza się praktycznie w każdym pokoleniu, jest Enki. I dochodzi ostatnie spotkanie w zapiskach, w mitach. Enki to jeszcze się spotykał z Ewą i z Adamem. Byli na początku bogowie, później półbogowie i później przekazali władzę na ziemi ludziom, czyli stworzenie człowieka. A okazuje się, że badacze amerykańscy przysunęli Gilgamesza, który był w jednej trzeciej Bogiem, a już był dzieckiem praktycznie ludzi z ziemi. Ale to już będziemy kiedy indziej rozstrzygać. No i tutaj zwrócimy uwagę na Szamasza. Szamasz był jednym z bogów, ale umieszczono go na samym dole. A to postać, jeden z najwyższych bogów, teraz nie pamiętam ile miał, bo każdy z bogów w Mezopotamii posiadał swoją liczbę. Najwyżsi bogowie posiadali 60. Później gradacja była, jak niższe kolejne pokolenia, posiadali coraz mniej tych punktów, tak nazwać. Szamasz był jednym z najwyższych, a jest umieszczony na samym dole. Przedstawiam wam badanie uniwersyteckie ze Stanów Zjednoczonych. Albo oni się nie znają, albo nie czytali tych mitów. No i tutaj Mezopotamia, nazwa, którą znamy od dzieciństwa chyba. Wszyscy wiedzą, bo już tam bajki o tym było. To, czyli ziemia, która leży pomiędzy rzekami. Tygrys i Efrat. Ale akademickie tutaj kolejne mapy przedstawiam, gdzie w jednym miejscu, tak jak napisane, Akkad, Elam, jeszcze wszystkie państwa i miasta znajdują się i tutaj napisali tak samo Sumer. Dzięki badaniom moim doszedłem do tego, że to powinno zgodnie z akademickimi datowaniami, to wszystkie odległość, różnica w czasie pomiędzy tymi państwami musiała być tysięcy lub przynajmniej setki lat. Ale jeżeli piszą na mapie, że to było wszystko w tym samym miejscu, to tak skomplikowali tą historię i nazwali to sumą wszystkich cywilizacji, które zamieszkiwali ten teren i nazwali to Sumerem. Okazuje się, że państwa Sumer w ogóle w historii nie było. To dlaczego w podręcznikach jest napisane i datują, że Sumer jest państwo od tego do tego okresu. Jest tak zdrowy miszmasz w tym wszystkim, że w krótkim czasie to ciężko, to lata badań, publikacji czy referatów trzeba to przeprowadzać i konkretnie na ten temat. A dzisiaj ogólnie mówię tak, jak mówię, suma wszystkiego, czyli przedstawiam, jak wygląda historia ludzkości. No i tutaj ten słynny Szamasz. Zwróćmy uwagę na Szamasza, który został umieszczony na dole tabeli. Jak wygląda? Patrzmy się na rzeczy tak, jakie oni są. Nie tak, jak nam opowiadają. Patrzymy się i analizujemy. Jakiś wielki chłop siedzi na tronie, dwa byki go podpierają, rączka przeciąga się przez góry. Z góry to mają takie okrągłe obiekty, gwiaździste. Szczegóły nie będę mówił, jest jeden leżący księżyc i prawdopodobnie to jakieś planety.
tymi ilością ramion gwiazdy wskazuje się, jaka była planeta. Czyli osobnik, który rządzi trzema obiektami w Układzie Słonecznym lub w swoim układzie, przekazuje władzę, to jest symbol Ziemi, pośrodku tron i symbol Ziemi, tak? W Mezopotamii rysowało się znakami Ziemię. I przekazuje osobnikowi, który w towarzystwie dwóch osób przyjmuje ten tron, czyli przekazywanie władzy ludziom na Ziemi. I to jest Szamasz, jeden z najważniejszych bogów, przekazuje tą władzę. Popatrzmy się, ma koronę z rogami. Te takie paski na koronie to ilość rogów i status tego boga. Tutaj z tyłu trzecia osoba stoi, to też ma strój falisty taki, tak samo jak Szamasz. Czyli przedstawiciel był przy przekazaniu władzy. Wszystko to się znajduje tak samo na falach. Wszystko to się dzieje na falach i cztery gwiazdki z dołu. Takie kulka gwiaździste. Fale nie tak było, że morze, my nazywamy morzem. W Mezopotamii morzem nazywano oceanem, przede wszystkim kosmos. To wszystko się dzieje w kosmosie. Co strzeleczka wskazuje? Kościół trzyma w rękach. Przyszedłem tak samo na uniwersytecie, zapytałem się osoby, które tym się zajmują. Proszę powiedzieć, co trzyma w rękach w prawej ręce Szamasz? Pierścień i tabliczkę złota. Symbol władzy. Teraz mamy tam królowie, czy ktoś więcej, mają jabłko i buława, czy coś takiego. Ten posiadał co? Pierścień i patek. Niech będzie ze złota. Ale zastanawiałem się, że to nie jest to. I teraz popatrzmy się na proporcje patyka i pierścienia. Czegoś takiego nie pamiętamy? To jest długość obwodu w stosunku do średnicy. I tyle. Patrzyłem się na wielu płaskorzeźbach. Masa takich płaskorzeźb ciągnęli się do środkowego państwa w Egipcie jeszcze. To był narzędzie miernicze, czyli to, co my nazywamy pi, tylko my nazywamy się promień do połowy obwodu, czyli razy dwa. A tutaj jest długość w stosunku do średnicy. I to jest narzędzie miernicze. Jeżeli ktoś zrozumie, że to jest narzędzie miernicze i to jest jedyna fizyczna stala, nie to, że nam zaraz ludzie zarzucą, mamy 20, 50 stałych matematycznych, fizycznych i różnych. Wszystko to jest nie do końca prawdą. Zaczynając od prędkości światła, to tylko w naszym Układzie Słonecznym, nasze słoneczko daje prędkość światła taką, którą zmierzyliśmy. W innej galaktyce albo naszej galaktyce inna gwiazda będzie dawała inną długość fali i będzie z inną prędkością się rozchodzić. Nie jest to stała. Jedyna stała fizyczna, na ile mi wiadomo, jest nie promień, a średnica do obwodu. Każda kula, nieważne jaki rozmiar, ma tą samą stałą. I to jest jedynka. Jeżeli zaczynamy tańczyć od jedynki, że mamy coś stałego, jedynka, możemy ją zmierzyć. Niech będzie to celineczka w calach, milimetrach, w arszynach, sążniach. Byle jak możemy nazwać i wielkość tego będzie inna, ale to będzie jeden zawsze. Powielanie tej jedynki to będzie dwa. Żeby coś zacząć liczyć, do jeszcze 2000 roku wszędzie matematyczny system dziesiętny zaczynało się 0, 1, 2 do 9. Teraz 0 przystawili na koniec. Bo nie da się liczyć od niczego. Żeby coś policzyć, musi być coś. No i tutaj ten słynny Gilgamesz, który przyszedł do Ea z prośbą o pozwolenie, chciał podróżować w świat podziemny. Dlatego Ea miał modlić się 60 razy za to, żeby wszystko było dobrze i żeby Gilgamesz powrócił. Ale znowuż popatrzmy się na Gilgamesza. Gilgamesz był tylko w jednej trzeciej bogiem. I Ea tutaj ma i koronę
z rogami i strój falisty. I Eo był głównym bogiem świata wodnego. Ale dalej w szczegóły nie będziemy chodzić. Bardziej skoncentrujemy się na Gilgameszu. Jeżeli Gilgamesz, zgodnie z danymi odczytanymi z tabliczek glinianych, był królem Mezopotamii, powiem tak, w mieście Uruk. I tam jest napisane, że, no tutaj podałem 2700 lat przed naszą erą, posiadał 12 lokci wzrostu. Lokieć mezopotamski, tam później podam chyba 51 z grosikami centymetrów. To ile Gilgamesz miał wzrostu? 6 metrów. I dlatego jak się zapytałem, dlaczego Gilgamesz trzyma lwa pod pachą? No bo był wielkim królem i wziął małe lwiątko, ja mówię, sorry, ale lwiątko ma grzywę. Nie, no i kitka ma, to jest dorosły lew. Nie, no status tak jak faraonowie w Egipcie, sorry, jakich faraonowie? Królowie Egiptu? A tak, tak, królowie Egiptu. Jeżeli, teraz taka dygresja, jak jakiś profesor, który zajmuje się Egiptem i mówi, że faraonowie rządzili w Egipcie w tym okresie, to trochę mnie mdli. Tak samo jakby nazwać słynnego Mieszka I prezydentem RP. Nazwa faraonowie wprowadzona przez Greków. Nazywajmy rzeczy swoimi imionami. I wracając do Gilgamesza, który miał 6 metrów wzrostu. Dlatego mógł spokojnie wziąć do dorosłego lwa pod pachę. Ale to jest napisane w tabliczkach glinianych. Ale tego nikt nie chce uznać. No i taki rozrabiaka był ten Gilgamesz, podróżował w zaświaty, wracał, walczył z różnymi istotami, ale że było mu smutno, została stworzona istota, która się nazywa Enkidu. Tutaj po lewej stronie z kopytami, z rogami, też wzrostu Gilgamesza. Ale tam na zamówienie bogowie posiedzieli, pomyśleli, stworzyli na zamówienie. Co można było na zamówienie zrobić? Urządzenie, robota, że był myślącym i wszystkie czynności fizjologiczne spełniał, wykonywał, to nie znaczy, że nie był biorobotem. Także jak zaczynamy analizować historię Mezopotamii i odbierać fakty tak, jak zapisane w tabliczkach, okazuje się, że i posiadali sprzęt, i sztucznie tworzyli istoty różne. Różne gatunki istot tworzyli. I to wszystko jest zapisane, ale dopóki genetyka w latach 50. jakoś nie rozkodowała naszego genomu plus minus, bo mamy jeszcze takie niepotrzebne geny, medycy mówią, powiedzmy tak, że mamy większość genów niepotrzebnych jakieś, nawet specjalne nazwy temu wymyślili. I teraz okazuje się, jak teraz odczytywać tabliczki gliniane i prawidłowo, to po prostu nie zajmowali się badaniami genetycznymi i tworzeniami innych istot. No i wrócimy teraz znowu do bogów. Tam na początku referatu przedstawiłem gryfona, czyli postać, ciało ludzkie z głową orla. Ale tak samo tłumaczenie akademickie, no to powinien umieć latać, dlatego zrobili mu skrzydła i głowę orla. Tutaj już postaci w kolejnych dynastiach, w Mezopotamii, w różnych miastach, to już na plaskorzeźbach nie wykonywano takich postaci chimerycznych, a ludzi ze skrzydłami. Ale wyposażenia tak samo. Mają zegarek na ręku, bransolety i czajnik. Wodę noszą. Do tej pory jeszcze nikt nie wie, co w tym czajniku było. Ale degradacja liczb. Jak najbardziej stare płaskorzeźby, to zegarek na ręku posiada 15 listków. Później, późniejsze okresy, to już 12 listków, później 10. I już znane królowie, którzy w Mezopotamii, znamy ich historię spisana, to posiadali 8. Czy to nie jest kod degradacji? No i tutaj właśnie przedstawił Anunnaki King Ninurta, czyli lokiet mezopotamski 51-72. Czyli możemy spokojnie przeliczyć, jeżeli jest zapisane, jakiego wzrostu był
osobnik, to spokojnie możemy policzyć. Czyli Gilgamesz był około 6 metrów wzrostu. No i tutaj ten Ninurta, jak popatrzmy się, był też jednym z wyższych bogów, ale popatrzmy się, numerek 3. Ile 5 obiektów zawiera, czyli był władcą 5 jakichś obiektów. Na okrągło, jak zwykle zaznaczały się planety lub księżyce. Co to znaczy ta falka, rogi, czy coś takiego, jakiś ślimak, czy coś takiego. Nie wiadomo, ale to jego atut. Na piersi ma krzyż maltański. Nauczono nas, że krzyż maltański pojawił się gdzieś tam w okresie, jak religia chrześcijańska została wprowadzona, też przyjęli różne osobniki między sobą walczyli. Nie, tutaj na płaskorzeźbie, która ma tam 5000 lat od teraz, jest krzyż maltański tak zwany. Czyli ta symbolika przychodzi z pokolenia na pokolenie. Kto zna, co to jest, to proszę podnieść rękę. Wibracje wody. 462 Hz. Teraz dochodzimy do tego, a dlaczego Maltańczycy tego nosili, to nie wiemy. I teraz przechodzimy do kolejnej postaci słynnej, tak zwana Isis Isztar. W każdym państwie nazywano ją inaczej, ale wyglądała prawdopodobnie tak samo. I zasłynęła z tego, że swojego wujka na imprezie upoiła i ukradła mu tablicy przeznaczenia. Długo była ścigana, w końcu oddała te tablicy przeznaczenia, ale rzeźbiarz, który wykonał jej postać w kamieniu, zrobił to samo kółko z patykiem. Już kształt plus minus nie tak precyzyjnie wykonany, ale drugi został skuty. Dlaczego? Bo tylko jeden wzór jest. Nie może być dwóch wzorów. I tutaj się już w otoczeniu Isztar pojawiają się sowy. Do sów dojdziemy. Symbol mądrości, tam mówią. Tak? No i tutaj popatrzyłem się w literaturze i znalazłem takie, że narzędzie miernicze architekta H, który budował tam w 1811, 1500 prawie lat przed naszą erą, i takie narzędzie. Ale tutaj już próbowałem przeliczyć te wszystkie otworki, listki. Listków jest tutaj 16, nie znam powodu. Otworki nie składają się, ale to narzędzie znajduje się chyba na Sycylii w muzeum. No i jeszcze tam nie dotarłem do tego muzeum, żeby pooglądać i stwierdzić, co to mogło być naprawdę. Ale jeszcze do XIII wieku przed naszą erą to jeszcze stosowano to i to było narzędzie miernicze. No i tutaj możemy z powrotem wrócić do tej tablicy Shamasha, która oczywiście, gdzie może się znajdować? W Londynie. Bo jak kradną, to na skalę globalną, jak się kradnie, to wtedy nie ma komu, żeby za rękę złapał. To się nazywa, jak kradnie państwo lub imperium, to mogą zabrać wszystko. Także wszystkie, nie wszystkie, ale najważniejsze obiekty czy płaskorzeźby rozwieziono po muzeach. Stany Zjednoczone, Anglia, Włochy, Niemcy. I ta tablicka z przekazaniem władzy przez Shamasha ludziom na ziemi jest w muzeum w Londynie. No i tutaj możemy popatrzeć na tego przedstawiciela, jak duży jest. Już przedstawiłem, że Gilgamesz był 6 metrów długości. Ten osobnik prawdopodobnie posiadał ten sam rozmiar, dlatego tak wielki w stosunku do ludzi. I w Biblii nawet napisane, że kiedy synowie Boży zeszli na ziemię i zaczęli spółkować z kobietami ludzkimi, były piękne i rodzili się im olbrzymy. Wiemy to, jest zapisane. Dlaczego wszyscy ignorują? Informacje, że byli przed nami wielcy ludzie. No i wracamy do matematyki. 5 palców, na drugiej ręce też 5 i dlatego mamy system dziesiętny. Tak nam wyjaśniają. Weź rączkami za patyk, wykonaj pracę, zaoraj pole i będziesz bogatszy i lepszy. Bo więcej nie potrzebujesz. Powinieneś posiadać zdrowe ciało i silne ręce i będziesz pracował. Co jeszcze trzeba? Policzyć coś, to możesz na palcach policzyć. Giełda w Stanach Zjednoczonych, dopóki jeszcze telefony były, nie było
internetu i łączności komórkowej, to wszyscy na palcach liczyli. Wszystkie liczby pokazywano na palcach. Każdy na tych giełdach światowych, wszyscy liczyli na palcach i pokazywali liczby na palcach. Tutaj znalazłem w internecie, dlaczego, jak oni liczyli. 1, 2, 3, tutaj jest narysowane, 4, 5, 6, no i 12 części. Ale na drugiej ręce już pokazałem 5. Dla mnie to się nie zgadza. Jeżeli jedną rękę wykorzystujemy wszystkie składowe dłoni, to i na drugiej powinno tak być. Nie, tutaj jednak doprowadzili, żeby była ta 60, ale nie użyli kciuka, gdzie było, jeżeli tutaj 12 mamy i tutaj jeszcze 3, to ile mamy? 15. 15 mamy wszędzie. Doprowadzimy, czyli wielokrotność 15, do tego będę was doprowadzał powoli. No i tutaj tak zwane Anunnaki, czyli istoty, które przybyli na Ziemię, stworzyli tutaj cywilizację, tak zwani bogowie. No i tutaj płaskorzeźba Anunnaków, zapisane, kto to był. I policzmy pośrodku drzewko, tak zwane drzewo życia, któremu się klaniali i bogowie, i później ludziom przykazali, żeby tak robili. 15. Tych kwiatków 15. Późniejszy już tutaj król, który już kiedy królowie ludzcy rządzili w Mezopotamii, taka sama płaskorzeźba. Jak widzimy tutaj towarzystwo, to już nie ma ani gryfonów, ani postaci jakichś innych, ale towarzystwie ludzi ze skrzydłami i też wysoki status tego człowieka. A z przodu stoi król przy drzewu życia. Policzyłem tutaj 29 kwiatków, bo 30 jest pośrodku, największy. Znowu nam kręci się tutaj 15, 30, 60. Albo wielokrotność tej liczby. Kolejna tutaj, to odcisk pieczęci. No tu na tym Zacharia Sitchin daleko zajechał, bo to wypowiedział, że tutaj układ słoneczny, narysowane te kuleczki, ale nikt nie zwraca na postać główną, która otoczona aureolą, czy czym, jak to nazwać, i też 15 kulek. Historia dalej się toczy. Tutaj widzimy celtyckiego boga Czernonos, czyli srebrna paleta, na której wyrzeźbiona. Tutaj już, kiedy kultura po katastrofie kolejnej odradzała się w Europie od Uralu tutaj na zachód, to słyszeli dzwon, ale nie wiedzieli w jakim kościele. Czyli dali mu węża, który zawinięty na pętle i jako patek. Narzędzie miernicze, tylko już nikt nie wiedział, co to znaczy. Ale dali mu kolejna rzecz, rogi. Widzieli, że symbol boskości, rogi. Wyrzeźbili mu rogi, ale ma 16. 16, tak jak zwierzęta jeleni czy co rosną, to na porożu zaznacza się, ile lat ma tyle tych odrostków. Tutaj wątpię, żeby to było związane z tym, ale człowiek siedzący ma 16. Jeleń na rogach ma 16. Coś innego, nie wiadomo o co chodziło, ale przeskoczyli z 15 na 16. Długo z tym się męczyłem, nie mogłem zrozumieć dlaczego, ale dzisiaj wam przedstawię. No i nie ma w ogóle przypadków, bo wszystko jest zaplanowane, wszystko wykonujemy to, co nam przeznaczono. Także w przypadki nie wierzę, czyli zbieg okoliczności miejsca i ludzi. I byłem na takiej konferencji w Skaryszewie. No i już po moim referacie na następny dzień właściciel tego ośrodka, gdzie odbywała się konferencja, mówi, a mam taki kamień ciężki, sprzątaczki go przesuwają na podłodze, przeszkadza wszystkim. Możesz rzucić okiem, co to jest. Po śniadaniu poszedłem, zobaczyłem i zobaczyłem ten kamień, który wam tutaj przedstawiam. Jak ja się patrzę na wszystko, to wam przedstawię, bo po jakieś parę tygodni temu pojawił się film z udziałem wszystkich osób uczestniczących w tym.
No i tam na mnie, nie wiem z jakiego powodu, psy się wiesza, że biorę udział w takich rzeczach jakichś teatralnych, sztucznych. Ja mówię, nie, ja tylko zobaczyłem kamień, powiedziałem, co na nim widzę, co to jest. Także tam, jak ktoś chce krytykować, to proszę rzetelną krytykę, bo nie mam czasu odpisywać na te wszystkie maile, a chcę wszystkim odpisać, bo każdy wszystkich szanuje tak samo. No i wrócimy do tego kamienia. Zobaczyłem go pierwszy raz, pooglądałem i byłem mocno zdziwiony. Bo przede wszystkim ten kamień, tak jak tam właściciel tego obiektu opowiadał, skąd zdobył go, majątek wyprzedawano wysokiego oficera SS-a Mana. I on dowiedział się od tego, że tam całą historię opowiada, że zdjęcia się wysypały z szafy, którą kupił. No kupił tam wiele przedmiotów, w tym był ten kamień. Dlaczego osoba, wysoko postawiony oficer SS, zakupił ten obiekt? Nie wiadomo. Czy jest kompletny? Też nie wiadomo. Ale popatrzyłem się, że to jest kamień kwarcyt. Bardzo twardy, lita skała, zrekrystalizowany piaskowiec tak zwany. Ale jest pięknie obrobiony. Jeżeli na górnej części jest drzewo, to liścia drzewa tak wyfryzowane, że można skórę przeciąć na palcu. To mnie zastanowiło, ale cało to, jak ktoś będzie chciał, w internecie znajdzie ten filmik, tam opowiadam ze szczegółami, co to jest. Myślę, że to jest śmiejący się Budda. Przede wszystkim jest wielki, tak jak na płaskorzeźbach przedstawiamy lub obrazach, zawsze wywalony wielki brzuch i uśmiechnięty. W otoczeniu 8 osobników. Poczytałem, że w buddyzmie, tam w innych tych religiach wschodu, ale tym się nie zajmowałem, także mogę się mylić, jest 5 dróg jakichś i 3 drogi jeszcze jakichś. Czyli 8. Towarzystwo 8 osób przy Buddzie, to już rozumiem. Ale przy Buddzie tutaj jest i wąż z jednej i z drugiej strony i w górnej części drzewo. Jedno główne drzewo i obok drugie. I zwróciłem uwagę, że na drzewie nawiercone otwory. Oczywiście przeliczyłem. Było 15. Na tym wielkim drzewie, w górnej części tej płaskorzeźby, nawiercono 15 otworów. Drugie drzewko po prawej stronie, bo on tam tak na płaskorzeźbie przesunięte, 9. Nie wiem, o co chodzi 9. Prawdopodobnie, że to drzewo kolejne, na którym były owoce. Owocami co mogło być? Jak w klimacie ciepłym, to drzewo kwitnie, owoce pojawiają się, dojrzewają i spadają. Wszystkie na jednym drzewie, jedno w tym samym czasie. I zakładam, że tam były osadzone jakieś, załóżmy, kamienie oprawione w jakiś metal. Dlatego zostały usunięte, a dziury zostały. I mnie najbardziej interesują dziury. Dlaczego 15? Tutaj przytoczyłem już tyle przykładów piętnastki, że chyba nie każdy może pojechać do właściciela, zweryfikować. I teraz myślę, że już nie leży na podlodze i sprzątaczki nie przesuwałem ten kamień, a gdzieś tam został przełożony w bardziej odpowiednie miejsce. No i tutaj to drzewko. I tutaj widać te otworki wzdłuż gałązki. Tutaj 4, no, rozłożone na różnych gałęziach. Także ja zajmuję się tylko badaniami. No i tutaj wracając do tego mierniczego narzędzia architekta H, takie najlepsze zdjęcie znalazłem. Przeliczyłem jednak 16 listków. Nie 15, 16. No i zaczęła moja teoria o 15 trochę się rozsypywać. Widzę, że na północy, czyli Celtowie, albo na wschodzie Budda, nie, tam 15. Celtowie tu mają 16. Tutaj w Europie też 16. No i trochę się pogubiłem, ale w nauce mówi się tak, nawet jak nie ma wyniku, to też jest wynikiem. Jeżeli badałeś coś, otrzymałeś jakiś wynik, a nawet jak jest zerowy, to jest zerowy wynik. A w statystykach można to obalić lub potwierdzić.
No i teraz pismo klinowe. Jak się mówi, najstarsza cywilizacja świata. Przybyli bogowie na ziemię, nauczyli, zbudowali miasta. Na początku 8 miast zbudowano. Tak się podaje w literaturze akademickiej. Ale jak zapisywali liczby? Zwróćmy uwagę. Jak zwykle nasi badacze rozłożyli tę zapiskę w systemie dziesiętnym. 3 rzędy po 10. A proszę trochę odłączyć się od systemu dziesiętnego i popatrzeć się na obraz. To podpowiem, że znaki idą poziome i to jest 1, 2, 3, 4, 5 i dalej. Poziomo zapisuje się do 15. 16 przychyla się i od 16 zapisuje się pionowo. Badacze akademicy stwierdzili, że jest tutaj zapisany system dziesiętny. Nie, to system piętnastkowy. Tutaj do 30 jest zapis, tylko 2 razy po 15. Nawet ustawieniem tych klinów, w którą stronę, to możemy odczytać, że było do 15 i po 15 kolejna 15. No i późniejsze czasy już Babilon, jak, no nie będę wgłębiał się w temat, gdzie jest Babel i ile było w Babeli w ogóle w historii zapisane. Już w Babilonie, czyli 2000 lat przed naszą erą, pismo klinowe przychodzi w system dziesiętny. I tutaj zapis, znowu, nawet jak wprowadzili system dziesiętny, w jednym ze swoich referatów przedstawiałem, w jakim okresie, albo zaraz powtórzymy, w jakim okresie, na jakim terytorium było wprowadzane system dziesiętny. I tutaj nawet podzielili 10 rzędów, ale dochodzimy do 59. Bo liczba 60 to jest 0. Taki znak tam jest. Niech nie, różni ludzie kojarzą z różnymi. Ja, jeżeli nie znałem symboliki, mogą z czym chcą. Jak ja mówię, że mason to ten, który zna się na kamieniach, a ludzie odbierają to całkiem inaczej. Jeżeli ja mówię 0, to nie ten znak, który wszyscy chcą widzieć. To jest 0, która 60, to jest 0, które się pojawia po zamknięciu bloku 60. Bo kolejny blok zaczyna się od jedynki. No i wracając do tej piętnastki, nawet yin-yang, przeliczymy wszystkie obiekty, zaczynając od czerwono-niebieskiego, mamy 15. Tak natura się dzieli. Znowuż cywilizacja egipska, która nam przedstawiona, że jedna z najstarszych, i od nich wszystkiego się nauczyliśmy praktycznie, ale tutaj tylko przedstawiona w systemie dziesiętnym i zapis już pozycyjny. Ale to szczegóły matematyczne i zaraz do tego dojdziemy. Jak pamiętam stare czasy, czyli Związku Radzieckiego, to na studiach informatyki. To był system dziesiętny, karty perforowane. Słyszałem, że niektórzy mówią, że 12 było. Pamiętam, że było po 10. Pierwsze komputery, które zaczęliśmy tworzyć, które były wielkości tego pomieszczenia, może trochę mniejsze, to było zero-jedynkowe, ale w systemie dziesiętnym. Dopóki spełniłem obowiązek przed ojczyzną, czyli 2 lata w Związku Radzieckim w wojsku, wróciłem, poszedłem na studia, widzę, że wszystko zostało przestawione. Już system szesnastkowy. Wszystkie komputery, gry, wszystko już było w systemie szesnastkowym w bajtach. I teraz mamy 16, 32, 64, wielokrotność szesnastki. I wszystkie komputery tak działają na całym świecie. Dlaczego nie mamy prototypu? Skąd wzięliśmy szesnastkę? Z naszym systemem dziesiętnym bazą, ułomnym tak zwanym, popatrzmy się na prawy, kolumnę prawą. Tutaj jeszcze zapis jest, na początku stoi 0. Ale że brakuje, żeby nasz system dziesiętny, jeżeli obliczenia robimy w komputerze, brakuje zapisu cyfrowego. Po prostu nie mamy takich cyfr, bo komputer nie rozróżnia. Jeżeli napiszemy 11, to on przeczyta 2 jedynki.
On nie wie, że to jest 11, że my tutaj w głowie łączymy. To dodali A, B, C, D, E, F. Bo po prostu brakuje nam w systemie liczbowym cyfr, żeby był kompatybilny z komputerem, który się pojawił skądś. Nikt się nie zastanawia, skąd się wziął komputer. Ułomnie dostosowaliśmy swój ułomny system dziesiętny do systemu szesnastkowego. No i tutaj zapis, co to jest bit, co to jest byte i tam te wszystkie bajeczki, które nam opowiadają, jak się zapisują, a nikt nie mówi o korzeniach. Dlaczego tak się stało? Kto to wymyślił? Nie, panowie, idziemy, uczymy się, to jest taki program, proszę się nauczyć, zaliczyć i do widzenia. Kto tym się zajmuje? Uniwersytety, które zostały przekształcone w co? W religię. Kościół, synagoga, meczet, świątynie buddyjskie, religie świata. Korzenia, bo ktoś przyszedł Mohamed, przeszedł drogę z jednego miasta do drugiego i powiedział, że on jest taki mądry i wprowadzamy coś. Na podstawie czego? No i teraz dochodzimy do tematu. Pierwszego rzadko używamy pierwsza tajemnica. Jak piszecie w internecie, od razu wam wyjdą jakieś kościelne przykazania czy coś takiego. Nic nie ma. Praktycznie nie używamy słowa pierwszy. Zostało zagrabione. Wyciągnięte, nie chodzicie do kościoła, czy chodzicie, to tam tylko używa się pierwsza tajemnica, pierwsza. No i w każdym kościele jest to samo. Zaczniemy z daleka. Koraliki modlitewne tybetańskie. 108. To niczego się nie nadają. Po prostu tyle ma być i każdego buddystę zapytać się, nikt nie wie, co to jest. Ale ma 108. Bo inaczej nie działa. Różaniec. Prawdopodobnie wszyscy jesteśmy chrzczeni i każdy posiadał taki różaniec, czy na komunii dostawał, czy coś takiego. Czy ktoś z was potrudził się, przeliczył, ile tych obiektów w różańcu? Dobrze jest. Czyli tutaj jest 60. A co w kościele się mówi? Mówi 50. Przepraszam, czy oni liczyć nie umieją, czy nie wiedzą, co noszą? Wszystkich obiektów w różańcu jest 60. Kolejna religia. 36. Znowu nie układa się, ale to jest liczba ważna w tej religii. I inaczej to nie będzie działa. I tutaj rozdzielone po 12 i wszystkich obiektów jest 36. Ale mówią, że Mahomet to trzeba wymienić, jak się modlą, żeby odliczali to, jakie dobre rzeczy Mahomet zrobił, to dziennie to trzeba 100 tych rzeczy wymienić. I dlatego oni mają to, obracają i liczą i wymieniają te dobre uczynki Mahometa. Ale mają 36. No i teraz znowu wrócimy do słynnego Gilgamesza, o którym mówiłem, że był królem w Uruk, tam 2700, jak pamiętam, i jak przyszedł do Boga Ea, ten odprawiał 60 modlitw, żeby mógł zejść do światła podziemnego. Poszedł, wrócił, tam załatwił swoje sprawy. Kolejna wyprawa, szedł walczyć z bykiem niebieskim. O bykach dzisiaj jeszcze porozmawiamy. Także szedł walczyć z bykiem. Enkidu wziął, ale jak zakładał na siebie uzbrojenie, to już jest zapis w systemie dziesiętnym. Z tego smiem twierdzić, że za rządów Gilgamesza w Mezopotamii został wprowadzony system dziesiętny.
No i tutaj już jak policzyliśmy, co to jest, jak to wygląda, że Gilgamesz był 6 metrów wzrostu, to z dolu postaci to współcześni ludzie jesteśmy, tak średnio 1,80 m. Byliśmy małymi robaczkami dla wielkiego pana. Gdzie używamy słowa wielki? Wielki Budda, wielki Han, który tam z Mongolii przyjechał i szabelkami, nie, lukami, z lukami przyjechali, zajęli cały świat. Ale mieli, zarządzał nimi wielki Han. Nieważne, jaki wojownik, jak wyglądał. Pamiętamy, wiemy, jak wyglądali wojownicy. Jak wyglądał wielki Han? Na obrazach, które w Luwrze we Francji czy w innych muzeach, to wielkiego Hana rysuje się długie włosy, blond, z brodą. Biała karnacja. Kim byli ci wielcy bogowie albo półbogowie w Egipcie? Dlaczego na płaskorzeźbach zawsze rysujemy ich tak wielkich? Bo po prostu byli wielki. Mieli tych 6 metrów wzrostu. No i przechodzimy do palety Narmera, kiedy połączono Dolny i Górny Egipt, północ, południe, w jedną koronę połączone i cała historia akademicka o tym opowiada. Ale popatrzmy się, co ten wielki Narmer robi z bulawą Narmera. Zabije ludzi i po prawej stronie na palecie, to jest awers, rewers palety, 10 zwłok leży z głowami odciętymi pomiędzy nogami. Wprowadzenie porządku dziesiętnego. Narmer wprowadził system dziesiętny w Egipcie. Wszyscy, kto nie podporządkował się, zostali ścięte. A w dolnej części, ale to już nie moje badania, byk, który rozwala mury miasta. W tym to miasto, co na dole było, miało 15 wież. Byk powalił. 5, zostało tylko 10. Czy to jest tylko symbolika? Czy informacja czytelna? No i tutaj, ale to badacz włoski narysował, policzył, także popieram się na jego badaniach. I kolejny, Kumar B. Bóg czczony u Chetytów. Tak samo wygląda. Wielki osobnik siedzi na tronie, którym tam przysługuje mała osoba ludzka. Obok stoi byk, ale kochał się z tą panią, która jest po lewej. I 5 i 10 razy się kochał, żeby stworzyć bazaltowego olbrzyma, którego później wysłali na wojnę. Czy w tym przykazie jakieś inne liczby występują? Nawet się kochał 5 i 10 razy, dopóki nie stworzył bazaltowego olbrzyma. Ale że Chetyci nie lubili tego Boga, jego głowa została skuta. Idziemy dalej. Hinduskie płaskorzeźby, rzeźby, wszędzie mają dziesiątkę. 10 głów, po 10 rąk, wszędzie dziesiątka. W ich historii nawet nie ma innych liczb. Tylko 10. I teraz przechodzimy do ziarenka prawdy. Kiedy nam wprowadzono system dziesiętny? Mam nadzieję, że jeszcze nie do końca. To, że szkoły zawsze były przy kościołach, a w kościołach uczyło się dzieci liczyć do 10. Nasi dziadkowie jeszcze liczyli w tuzinach, mędlach, kopach, półkopach. I umieli to składywać. I na palcach to liczyli. Kościół wytępił naszą tradycyjną matematykę, która, jak mówimy, tuzin 12, mędel 15, kopa 60. Jeszcze tam inne nazwy. Ale to jeszcze żyje w nas. Czyli cały system, który został wprowadzony na świecie, dziesiętny, tylko nie wszedł do Europy, gdzie mieczem, kościół, krzyżowymi wyprawami
ścieraniem głów, tak jak Larmer to robił, wprowadzali przede wszystkim system dziesiętny. A chrzest, mam nadzieję, że, ale to mój kolega wam bardziej szczegółowo może przedstawić w jakimś referacie, co to oznacza chrzest. Powiem w skrócie. Upokorzenie. Przejście na stronę stworów wodnych. Upokarzało się naszych pradziadków. Albo przyjmujesz chrzest i cię głowę poleją wodą, czyli jesteś już podporządkowany. Tylko tak wprowadzane porządki. No i dzięki takiemu słynnemu nauczycielowi matematyki Pitagorosowi, który ubóstwia się na uczelniach akademickich, że wszystko od Pitagorosa poszło praktycznie. No dobra, żartuję. Ale wielu rzeczy, to na przykład tutaj mamy A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat. Pięknie. Wszędzie w szkołach nas tego uczą, bo to jest prawda. Ale moim zdaniem, już wcześniej mówiłem w referatach, Pitagoras był złodziejem. To, co dzisiaj nazywa się plagiatem, albo jeszcze coś innego, po prostu był zwykłym złodziejem. Dostał się do Biblioteki Aleksandryjskiej, poczytał księgi, czegoś się nauczył i później założył szkołę, zarabiał na tym i propagował system dziesiętny. Dlatego gwiazda pitagoryjska, jak tutaj widzimy, pięciokątna, twierdzenie Pitagorasa, że dziesiątka jest liczbą doskonałą. Maksymalną ilość figur, które można wpisać w okrąg, to jeżeli okrąg podzielisz na 10, wpisujesz maksymalną ilość figur. Ale czy to jest naprawdę tak? Dlaczego od Pitagorasa do dzisiaj nikt tego nie sprawdził? Padło na mnie. Ja musiałem to sprawdzić. Czy ta dziesiątka jest tak doskonałą liczbą, która została wprowadzona 3000 lat przed naszą erą? Czy może jakaś inna liczba, która jest zapisana w nas? Wziąłem, podzieliłem kółko na 15 równych części, czyli po 24 stopnie. Czyli koło przyjęliśmy z Mezopotamii od Chaldejczyków. Nie kogoś tam, którzy później przyszli, jak nam opowiadają. Czyli nie będę nazwami operował, czyli z terenu Mezopotamii przyjęliśmy 360 stopni i 24 godziny doba podzielona. Czyli jeżeli 360 stopni dzielimy po 24 na 15 części i popatrzmy się, co z tego wynika. I będę zapisywał, tu po lewej stronie tabelka, 0 zostało w świecie arabskim wprowadzono w późniejszych czasach. Zwykle wszystko, cała matematyka zaczynała się od jedynki. Teraz w Europie, świat zachodni też przychodzi, pokazywałem, że teraz nie zapisujemy zera na początku, zapisujemy jedynka. No i tutaj zacząłem od zera, żeby przedstawić, co to jest zero. Tutaj mamy zero, piszemy tak, kółko. Jeżeli kółko, nic się nie dzieje, nie możemy tego policzyć, co to jest zero? Czy ktoś zna definicję zera? Oczywiście, że są. Już dawno ustalone. Wszędzie na uczelniach jest definicja zera i od tego wszystkie wykresy zaczynamy od zera. A czy to jest potrzebne? Ale zaraz dalej pójdziemy. Jeżeli jest zero, to czyli nic się nie dzieje. Żeby coś się działo, musi być jedynka. Jeżeli zero, w górnej części zacząłem, jestem praworęczny, w prawą stronę kręci się świat. Tak wygląda, dla mnie przynajmniej. Zależy, w którym kierunku na północ czy na południe stanę, to wtedy zaczniemy się zastanawiać, gdzie to jest zero, z czego zaczęli liczyć, dlaczego ten kierunek jest ważniejszy albo ten. Co jest ważniejsze, północ czy południe? A co jest lepsze, wschód czy zachód? Nikt nie wie. Ale później wam powiem, dlaczego jest ważniejszy północ. No stąd zaczynamy liczyć.
Czyli żeby coś się działo, to trzeba jedynki. Jedyneczka pisze się u nas tak. Przyjęliśmy, nauczona nas od Pitagorosa. A jak Arabowie zaznaczają jedynkę? Tak, naszym przycinkiem. Dlaczego? No bo tak wygodnie, takim przycinkiem. A może ten przycinek jest w naturze? Jeżeli do jedynki dodajemy jedynkę i tak się kręci po jedyneczce, tak. Czy jest to natura, czy przypadek? Idziemy do dwójki, jeżeli to przypadek, to nie ma prawa się powtarzać. Jak dwójka się zapisuje? My tak zapisujemy. A oni jak zapisują? Tutaj znaczek jest. Też prawo się kręci, niech kręci się dalej. Dwójeczka, ale kiedyś ta dwójeczka musi się skończyć. Kiedy się kończy? Kiedyś zamyka cykl lub 15, lub wielokrotności 15. Tutaj ona dwa razy obraca się, żeby zamknąć cykl. Jeszcze raz dochodzimy do 14, 16 i musi zamknąć się blok. Jak zamyka się, dochodzi do tego punktu, to czyli to jest dwójka. Ale dwie piętnastki zapisane w tym. Trójka. O, my wiemy, jak trójka pisze. Popatrzmy się teraz na środkową kolumnę i na naszą, jak my zapisujemy. Trójeczkę tak, a oni zapisują tak. Czy nie został świat odwrócony tylko o 90 stopni w lewo? Kto wymyślił te zapisy? Grecy czy Chaldejczycy? Czy Filistyni, czy kto tam wcześniej był jeszcze, te tereny zamieszkiwał? Tak trójka pisze się. Dlaczego? Bo trzy ma pentagram. Wpisuje się pięknie. Czwórka. Dlaczego taka nienormalna? Oni zapisują czwórkę w drugą stronę. Dlaczego? Bo musi zrobić cztery obroty, żeby trafić znowu do tej jedynki, żeby zamknąć cykl. Tak, cztery piętnastki. Kolejne. Piątka, to już będziecie widzieli. Piątka to jest trójkąt. A jak ci Chaldejczycy, bo już nie będę wymieniał, kto teraz zamieszkuje ten teren, mnie to nie interesuje. No niestety tak historycznie się złożyło. Dlaczego Chaldejczycy zapisywali piątkę trójkącikiem? Popatrzmy się. To jest trójkąt. Bo widzieli, że ta liczba w kole 15 da trójkąt. Idziemy dalej. Czy jeszcze chcemy przypadków, czy to już nie jest przypadek? Kolejna liczba, szóstka. Pięknie. Wiemy coś o szóstce, tak? Wielu powiedzeń o szóstce, ale najważniejszym jest takim magiczną liczbą, to jest u Arabów liczba 7. Oni wszystko chcą na 7. BMW 7, mieszkanie numer 7 na 7 piętrze. Jak ma liczbę 7, to może nawet wykupić to coś takiego, żeby było. Jak więcej siódemek, to jeszcze drożej kosztuje. Co to jest siódemka? Jakie robi figury? Ptaszek. Jeszcze proszę raz. Pierwsza. Fal, fal, fal. Jak oni zapisują tą figurę? Siódemeczka, bo robi taką figurę na kole. Idziemy dalej. Mam nadzieję, że już wiecie, że to nie są przypadki. Ósemka. Jest, daje taką samą figurę, ale jest odwrotnością siódemki. I jak ósemka się zapisuje? Odwrotnie. Ósemka jest do góry. Szczytem. Kolejny przypadek. Coś za dużo przypadków. Akademickich tylko chyba. Idziemy dalej. Dziewiątka, jak będzie? To dlaczego ta słynna dziewiątka, 6 na 9, zawsze jest odwrotnością? Bo daje odwrotną figurę. Tylko obróconą do góry nogami. A tutaj zapisuje się z innej strony. A jeszcze teraz na uwagę zapytam się, czy uważnie patrzyliście się, bo słuchać możecie, nie?
bo więcej informacji przekazuje obraz. Około 90% informacji pobieramy wzrokowo, dlatego zawsze mam tyle slajdów. To, co ja mówię, to nie zawsze musi być prawdą. Także zwrócili się, jak te liczby budują figurę na kole. Niech będzie tutaj. Powstaje na górę, prawo, w tą stronę kręci się. Punkty powstające na kole powstają w tą stronę. Ale siódemka to jest ostatnia liczba, która... Szóstka ostatnia liczba. Siódemka, punkty powstają w drugą stronę. Zahacza się z ósemką. Ósemka, punkty powstają tak samo jak wcześniejsze liczby do siedmiu. W prawo się kręcą. Punkty na kole powstają w prawą stronę. Z tego najprostszego obrazka, które dzieci rozumieją i liczby pamiętają, bo każda liczba jest zawarta w obrazie. Pięć to ile? Trójkąt. Po co się pieprzyć i tłumaczyć dziecku, że pięć pisze się tak, a to nic nie znaczy. Jeżeli dziecku narysujesz trójkąty, dziecko wie, że to jest pięć. Dzięki tym obrazkom powstaje dodatkowa możliwość liczb. Posiadają spin. Kiedy poznaliśmy takie słowo i nazwaliśmy? Większość nawet naukowców, badaczy nie wiedzą, co to jest spin. Czyli jak prawo prawej ręki, jak pole elektromagnetyczne kręci się, to no wiemy. No coś takiego najprostszego. Czyli może w tą stronę się kręcić, albo w tą. Dlatego neutrino, fotony, elektrony jest dodatnie, jest ujemny. Bo jeden kręci się w jedną stronę, drugi w drugą. To takie najprościej. Zaraz rzucam się na mnie fizycy i będą tam wymądrzać się, że nie znam sformułowania, a mogłem się nauczyć tyle lat. Ale głupot nie chce się uczyć. Czyli dzięki tym obrazkom liczby posiadają dodatkową możliwość, funkcję, spina. A oni nazywają jakieś powabne, kolorowe, jak oni tam, anty, przeciwko, boczne, skoczne. No po prostu już tych obiektów tyle uzbierali, że nie mogą im dać ani nazw, ani opisać. Ale to już, jak to się, fizyka bardzo ciężka rzecz, ale fizyką zajmują się na tym poziomie. Jak zrozumiemy, jak działa fizyka, to ona działa w większych przestrzeniach, ale powinna działać tak samo. Ale zauważymy to później. No i teraz możecie zwrócić uwagę na spin. Szóstka i dziewiątka jest odwrotnością tylko w drugą stronę, punkty na kole powstają w drugą stronę. Czyli ma dodatkową liczbę, każda zawiera dodatkową informację i możemy opisywać spiny. Czy jest to tak naprawdę? To trzeba przeprowadzać badania. No i dziesiątka, tak jak piątka, tylko w drugą stronę. Tylko dziesiątka zaznacza się u nas teraz jedynka i zero. Tak samo u Arabów pisze się jedynka, czyli ten znaczek i ten taki kwadracik. No, niestety nie przygotowałem się, chciałem jeszcze rysować na papierze jakieś, żeby te rysunki zostawały w pamięci. Czyli jest takie, jak to się nazywa w kartach Karo, tak? I ma cztery wklęsłe boki. Później dojdziemy, dlatego te cztery wklęsłe boki są zerem. Bo to też jest zapis wizualny. Jedenastka daje taką samą figurę jak czwórka, tylko w drugą stronę punkty powstają. Mamy spin liczby. Trójka, dwunastka, tak samo pentagram. Trzynastka, czyli dodajemy 13 na kółko i te punkty powstają. Każdy tutaj z dołu napisałem te liczby. Nawet suma gdzieś się pomyliłem, ale już poprawiłem i teraz jest prawidłowa. Ale odwracałem się, czyli siódemka i ósemka zahaczają się i spiny się odwracają. Ale figury te liczby, no, zgodnie z
no, każdy powie, że zgodnie, jeżeli liczby zamknięte jakaś ilość, to powtarzanie tych liczb będzie dawało ten sam wzór. No i 14 to po jednym, po 14 plus 14 i punkty powstają tak jak jedynka. No i 15 to pełna, czyli jest to 0. A 4 jedynki, 4 piętnastki ile? To chyba o 60 już mówiłem. A dlaczego 0 ma 4 wklęsły? Żeby zamknąć blok pierwszy, 60, podstawowy blok liczbowy, to trzeba 4 razy to zrobić. I to zapisane w zerze. I wtedy mamy 0. Widzieliście, żeby tutaj od jedynki do 60 było 0? A ile w naszym systemie zer powtarza się? 5. Czy nie jest ułomny system dziesiętny? I czy komputer rozróżni te liczby? Nie. Także przechodzimy na poziom, że musimy rozumieć komputer, że on jest głupi. Jak mu napiszemy program, tak on będzie działał. A jak piszemy głupie programy, to komputery głupie działają. Tyle. Dochodzę do tego, że 0 i pełny blok i jeszcze do tego wchodzą i inne mnożniki, czyli 60 razy 6, 360. A pełny blok 3600. I w Mezopotamii nikt nie wie dlaczego, ale w Mezopotamii pełny, zamknięty blok 3600 było duże 0 zamalowane, wypełnione. Czyli pierwszy cykl tych, ja nazywam to matematyka sekwencyjna, powtarzalność tego, wielokrotność piętnastki, kto inny może wielokrotność czegoś innego robić. Ja pokazuję, że piętnastka jest liczbą uniwersum, doskonałą. I w tym bloku piętnastka może być jedynką, czyli jedno zero. Nie może być zera, bo tutaj nie ma. Czyli musi być bloków do 360 i 360 zamykamy jako pierwszy blok. No i tutaj, no tutaj pokazałem przykład na 180, możemy razy 2 i tyle. Dzieli się. 300, no 180 będzie prościej. Na 1 oczywiście, bo wszyscy, no co to, na 1 to każdy się dzieli. Ale to do tego dojdziemy. Czyli dzieli się na 1, na 2, na 3, na 4, na 5, na 6, na 7 nie dzieli się. 9, 10, 12 i masa dzielników. Nie ma przecinków. Pozostają całe naturalne liczby po dzieleniu. I dlatego w Biblii jest napisane, gdy Bóg ukończył w dniu szóstym dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego. Sabat, sobota, czyli to dzień. No tak, także ktoś przyjął tę liczbę i wiedzą, że sobota była siódmym dniem. To samo z miesiącami. Deko, co to? Wszyscy wiemy, co to jest deko. December. 10. Oktober, 8. 8 miesiąc. Nawet to nam zabrali. Nie chciało się nawet zmienić nazw miesięcy, bo to kosztuje, trzeba ludzi nauczyć. No i tutaj, gdzie jeszcze się zawiera siódemka lub pełna piętnastka. Z muzykami rozmawiałem wielokrotnie, pisali ludzie maile, że mamy do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nie będę śpiewał, to strach będzie tutaj, wszyscy zostawią tą salę. Ale pełna, czyli do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. 15. Mamy 7 cudów świata. Mamy 7 dni w tygodniu. Opis szczęścia. O, jestem w siódmym niebie. Dzisiaj tyle ludzi przyszło mnie posłuchać. Cieszę się, w siódmym niebie jestem. Pamięć krótkotrwała, które już badania wykazują, też ma 7 jakichś tam postaci. Więcej nie możemy wypełnić. Jak damy numer telefonu komórkowego, 9-cyfrowego, nie jesteśmy w stanie pamiętać. Normalny człowiek. To nam wprowadzili.
że my nie pamiętamy numerów, my ich zapisujemy. Zapisany numer w telefonie gdzie jest? W chmurce. Każdy, kto ma dojście do tej informacji, wie, jaki numer zapisałeś, z kim się poznałeś, gdzie, kiedy, jak, co. Nie będę o tym mówił, bo to jest powszechne, każdy o tym wie. No i tutaj przychodzimy do, jeszcze w Japonii siedem bogów. Gra, może ktoś gra w tenisa. Jak liczą się punkty w tenisie? 15, 30. Później coś wycofało się, zrobili 40. Nawet w tej grze zostawili 15. Nikt pojęcia nie ma dlaczego. Dlaczego nie można punkty policzyć? Liczy się po 15. No i doszliśmy do takiej tabliczki glinianej Plimpton 322. Jak Amerykanie przeprowadzili wojnę w Iranie, rozwalili kraj pod hasłem Saddam Hussein ma możliwość zrobienia bomby, nie bomby, a broni masowego rażenia. Powiedzieli prawdę. Oni przeprowadzili wojnę i znaleźli to, co szukali. Nie w beczkach, nie w rurach, nie po ropę pojechali tam. Szukali informacji. Bo Saddam Hussein zaczął odczytywać pismo klinowe tak, jak się należy. Jak napisane, że wziął tego pierwiastka, dołożył do tego pierwiastka, wyszło mu to. I to jest zapisane. Instrukcja obsługi czegoś. Amerykanie, jak zrozumieli, to przeprowadzili szybką wojnę. Wszystkie tabliczki, co się dało wykopać, znaleźć, bo oni szukali broni masowego rażenia, kopali na pustyniach, wszędzie, gdzie były stanowiska archeologiczne. Wszystkie tabliczki zostały wywiezione, muzea ograbione, ale wojsko tylko pilnowało, tam kto kradł, to już to było ustawione. Pozyskali informacje i już mieli tego tyle dobra, że zaczęli rozdawać zaprzyjaźnionym uniwersytetom tabliczki tam, niech sobie trzymają, sobie możemy w gablocie postawić. I taka tabliczka trafiła do Australii na uniwersytet i tam historycy matematyki zajęli się tą tabliczką i rozszyfrowali. O, Eureka, ludziom się nadaje Nagroda Nobla. Odczytali pismo chaldejskie, bo chaldejskie, że jest zapisana geometria, czyli jeżeli chcesz coś zbudować, pod jakiś podjazd do budynku, to musisz mieć jakaś tam pochyla. No to bierzesz na przykład 5 długości, 5 miar tego, 3 miary tam i masz tyle procent. I tutaj tak prymitywnie mówię, że to jest zapisane w tej tabliczce, ale i tak 15 linijek. Nawet zapisując to, prawdopodobnie już nie widzieli, że taki system jest, ale 15 linijek zapisali. I to było wielkie odkrycie, bo ja wygłosiłem swoją 15 tam w latach 2006-2008, ale to oni w jakimś 2016 czy coś takiego potwierdzili, że okazuje się, że system 15-kowy istnieje i Chaldejczycy z niego korzystali. Co to jest pi? Wszyscy wiemy. 3,14159 tam. To i mamy zawody, uniwersytety się zbierają, jest nagroda wyznaczona, kto kolejnym liczbę tam w pi wyliczy, ile to jest przybliżenie, tam wszyscy liczą. Bo to jest pusta kartka. Pi istnieje dla systemu dziesiątnego, dla nas. To jest jedynka. Średnica do długości obwodu to jest jeden. Jak zaczniemy tak myśleć, to świat nam się otworzy. Otwieramy czystą kartkę. Pi. Patrzmy się, ile nam namieszali w głowach, żeby nic nie widzieliśmy. Wprowadzili system kartezjański, współrzędny. Tutaj mamy x, y, z, tak? W środku jest zero. To proszę mi powiedzieć, ile części po podzieleniu, tak jak tutaj, trzema płaszczyznami, jeżeli zgodnie z osiami rzucić płaszczyznę, ile będzie części podzielonych? 8.
Bardzo przydatne jest, jak robimy stolik ten okrągły, jeśli by kwadratowy, to scena kwadratowa, to jest proste. Tak, tak, może być kwadratowo, prostokątna, znamy te wymiary, to jest bardzo przydatne. Matematyka na bazie 10. Kiedy wchodzimy w przestrzeń, gdzie nie mamy punktu odniesienia, nie wiemy w którym kierunku, to ja z panem się umówię na spotkanie x2, y3 i z. To tutaj nie x, y i tyle. I proszę mi tam, spotykamy się za 3 dni w tym punkcie. Żadna informacja. Nikt nie odczyta takiej informacji na tym, co widzimy. A patrzymy się, jak wygląda natura. Fraktale pojawiły się, że wyspy, rzeźba terenu, fraktalna. Nie możemy tego obliczyć. Opisaliśmy, że fraktal to coś, co małe i wielokrotnie się powtarza, się będzie takie same. Albo w drugą stronę. Ile razy będziesz pomniejszał, i tak będzie takie same. To się fraktal. Ale dlaczego natura to zachowuje? Bo jest doskonała. No i teraz zeszliśmy na Ziemię. Do tej matematyki to trzeba dodać czas. Żeby coś mierzyć, to trzeba mieć czas. Żeby tą jedynkę zapisać, to trzeba gdzieś w czasie umieścić. Mówiłem tam o jakichś Chaldejczykach, mówiłem o Pythagorasie, tam plus minus tam 500 lat, 1000. Kto to wie? Bo historia, nam historię stworzyli. A czy to nie było coś innego? Do ostatnich czasów, to tyle, czyli tak o, do 5 sekund temu mieliście historię, to już jest historia. A ja mówię, że nie. To jest letopis. Wprowadzono nam historię, a mieliśmy letopis. Czy historia zgadza się z letopisią? Nie. A co to jest letopis? Historia Chaldejczyków. Tylko nie mieszam tego słowa. To jest letopis. I przepraszam, takie bardzo niegrzeczne. Ile lat panie ma? Dlaczego się nie zapytałem, ile roków panie ma? Dlaczego nie powiem godów po rosyjsku? Ile masz godów? Co to jest god? Dlaczego mówimy, ile masz lat? Bo to pozostało z naszego języka. Mamy lata. Ale do tego dojdziemy, żeby to wszystko spisać, to trzeba było jakiś pomiar podzielić na dobę, na czas. Czas trzeba podzielić na sekundy. Perfekcyjnie 60 sekund, 60 minut, 24 godziny. Rewelacja, ale to nie nasze. Nie. Zachodniej nauki. To z Chaldei przetargane. Lecimy dalej. Jak ten czas mierzymy? Mechanicznie, elektronicznie, już zegary atomowe, ale nie wie, co to jest czas. No i takie stare naczynko egipskie. Oczywiście to archeolodzy szwajcarscy znaleźli. Zdziwiłem się. Szwajcarzy rzadko bywają w Egipcie, a tutaj archeolodzy szwajcarscy znaleźli zegar wodny egipski. Czy jakaś zbieżność? Zegarki czyje? No to oni musieli znaleźć. Czyli to naczynko ma w środku na dnie dziureczkę. Wlewa się naczynko, pewne wody, otwiera się zatyczkę i dopóki woda płynie, człowiek mówi, skończyła się woda, koniec. Proszę pana, nie lać wody. Nie lej pan wody. Stąd pochodzi. Z czasomierza wodnego. Wiemy to, znamy, ale używamy, ale już zapomnieliśmy. Co to znaczy lać wodę? Ja nie leję wody. Przejdziemy do kolejnego zegara. Czy to zegar? To jest z Ameryki Południowej, powiedzmy, kalendarz Majów tak zwany, tak? Co im się odlicza? Czas do końca. To okazuje się, że zegary nie liczyli czas, który upływa, odliczali czas
do czegoś, żeby zamknąć cykl. To dzięki koledze, mam nadzieję, że jest na sali, bo nie widzę. To timery. Czasomierz, timer. Wyznaczało się coś i robiło się cykl. Nie mierzyło się czasu, tak, bez sensu, nie spisywało się historii, ale to pisze robiono. Jak mijali lata. Czyli oni pamiętali, że trzeba cykl obliczyć i kiedy kończy się cykl i zaczynają znowu od jakiejś tam liczby i zliczają do zera. No i tutaj zwróćmy uwagę na liczby. 20 razy 13, 260. Było blisko, tam ilość, to już dużo materiałów, publikacji na ten temat powstało, ale to nie jest doskonałe, bo dzieli się na dwa, czyli tak, jeden, dwa, trzy, już się nie dzieli ta liczba. 4, 5. Jest lepsze, nieżeli dziesiątka, ale ten zegar, timer się nie spisuje. No i przychodzimy do naszego doskonałego zegarka chaldejskiego. 12 godzin, które dwa razy się obracają. Ale porównajmy go do 360 stopni. Co 30 stopni, 5 minut. To jest to samo. 5 minut to jest 30 stopni. Zegar 24-godzinny jest kompatybilny z podziałem przestrzeni na 360 stopni. Wykoszono nam to. W średniowieczu, jak zaczęli opływać ziemię, pierwszy raz nasza cywilizacja, która jest najbardziej upadłą cywilizacją z tych, które byli przed nami, to nauczyliśmy się szerokość geograficzną określać. Specjalnie była nagroda chyba Królowej Anglii czy kogoś, żeby kto nauczy się, rozwiąże ten problem, jak określić szerokość geograficzną. Wielkie zadanie, nauczyliśmy to w średniowieczu. Czyli ich zegarek i podział przestrzeni były kompatybilne. I zaczynali od tego, że średnica do obwodu to jest 1. Nie pi. Pi istnieje dla tych, którzy, żeby dogadać się, to koło muszą podzielić na pół, wziąć promień tego i połowę obwodu, a później jeszcze razy 2. Czy nie jest to średnica do obwodu? I to jest liczba cała, 1. Jak odbieramy to jako 1, no to nigdy się nie zmieni. To jest jedyna stała we wszechświecie. Każda cywilizacja rozwijająca się, nie upadająca, a rozwijająca się, dojdzie do tego. I oczywiście nie nazywam to pi, a nazywam 1 franc. No i wtedy system kartezjański nie nadaje się do niczego. Jak poproszę, jakby zadał zadanie studentom, żeby policzyli, w jakich miejscu znajduje się punkt C, A, B, żeby mi opisali to, żeby ja zrozumiałem, to by zajęło trochę czasu. A później zadałbym, żeby obrócić biegunowość. Czyli jest góra, gdzie jest dół. Skąd ja wiem, czy na kuli południowej się znajduje, czy na północnej. Bo to się nie nadaje, ten system. System taki, podziału na trzy osi, nadaje się do płaskich. Matematyka dziesiętna jest liniowa i płaska. Do więcej nic innego się nie nadaje, bo później powstają przecinki. No i tutaj widzimy 30 stopień szerokości geograficznej, stoi piramida w Giza. Zgadzamy się, dlaczego przypadek? Egipcianie zbudowali piramidę na 30 stopniu szerokości geograficznej. Ale wstrzelili się. A współrzędne, jakie doskonale mają, tak precyzyjnie zbudowana, że ona nawet minuty nie ma błędu. Ale okazuje się, jak dokładnie pomierzyli, że piramida ma podstawę 230 na 230 metrów, ale południowa ściana piramidy podaje tylko centymetry. Ma 45 cm, północna ściana 29, wschodnia 35, zachodnia 32. Czyli to 230 metrów i w centymetrach. Jacy niedoskonali byli. Tyle centymetrów się pomylili. Co za głupki. Nie wiemy,
Kto zbudował piramidy? Nie wiemy, dlaczego zbudowali piramidy, tylko wiemy, że na 30 stopniu szerokości geograficznej. A dlaczego zbudowali piramidy? Bo to jest znak drogowy, tylko nie dla nas. Piramida stoi na 30 stopniu szerokości geograficznej zgodnie z wymaganiami nie naszymi, nie ziemskimi. To tylko znak drogowy, że Ziemia jest zajęta. Jak chcecie wylądować, proszę się popatrzeć, 230 metrów. Tyle obracamy się w tym czasie, który my znamy, uniwersalny czas. Ziemia obraca się, czyli to jest prędkość obrotowa naszej planety na 30 stopniu szerokości geograficznej. A nasi badacze, egiptolodzy tak zwani, umieszczają piramidę na równiku i chcą dopasować do wielkości Ziemi na równiku 40 tysięcy kilometrów. Wysokość przypadkowo trafiła się 146 metrów. To jest 146 milionów kilometrów, to jest odległość do Słońca. Tutaj jakieś galaktyczne, nie, układu słonecznego, wymiary zakodowane. Tak, wymiary zakodowane. Piramida jest księgą, którą trzeba umieć przeczytać. Piramida jest znakiem drogowym tylko nie dla tych, którzy tutaj mieszkają. I tutaj podaję te liczby, piszę o tym książkę. Piramida jest wielkością Ziemi, długością obwodu Ziemi na 30 stopniu szerokości geograficznej podzieloną przez 150 tysięcy. A dlaczego północna ściana jest krótsza? Oni się nie pomylili, bo 230 metrów na północ to na tyle jest obwód krótszy. Ale całych wszystkich informacji nie będę ujawniał, bo nie będziecie chcieli kupić książki. Właśnie o tym piszę. Podaję masę liczb, które zakodowane w piramidzie. Ale to jest piramida, znak drogowy nie dla nas. No i tutaj przychodzimy do jednego franca. Jak już uzgodniliśmy na dzisiaj, jeden franc to jest średnica do obwodu, jest jeden franc. I liczymy wszystko jednymi francami. I tutaj wziąłem to, pomnożyłem. Wyobraźmy sobie takiej wielkości kółko. I umawiamy się, że to jest jeden. Powiększamy go dwa razy. Ile zajmie obwód dookoła na długość obwodu na średnicy powiększonej dwa razy? No tyle samo będzie. A ile pokryje powierzchnię? Połowa. I tutaj mamy tabelkę. Jeżeli powiększamy, bierzemy ten przyzwoity centymetr. To jest centymetr. Perfekcyjnie zmierzyłem 10 mm. Jeżeli dwa razy 2 cm, to obwód, długość obwodu na powiększonym dwa razy średnicy zajmie połowę obwodu. Czyli tutaj w tabelce pokazujemy 20, czyli będzie 180, zajmie tylko 180, połowa. Jeżeli trzy razy powiększymy, zajmie 120 stopni. Pamiętacie to? Cztery razy powiększymy, 90. Pięć razy powiększymy, 72 stopnie. I tutaj ciągłość w tej tabelce zapisałem. Okazuje się, że to jest takie proste. Z matematykiem, panie, no to oczywiste, że to tak będzie. To można policzyć. A sorry, dlaczego na uczelniach nikt o tym nie wie? Dlaczego w szkołach o tym nie mówią? Że nie trzeba się męczyć, czyli bierzesz coś jeden, powiększasz dwa razy, czyli obwód tego powiększonego dwa razy. Pierwsza wielkość zajmie tylko połowa. I to jest doskonały cykl, który się zamyka tak. Bierzemy tutaj jedno kółko, powiększamy, jeden obrot, drugi zajmie 90, trzeci 120, czwarty 90 i ten przyrost będzie cykliczny, coraz krótszy, jakby wyglądało, jak powiększamy te wielkości. Powiększymy 360 razy, czyli 3,60 m i zgadnijcie, ile będzie
pierwotny obwód tego kółka pierwotnego, które zaczęliśmy liczyć, zajmie jaką długość na obwodzie tego koła 3,60 m. Jeden stopień. I te wszystkie rzeczy wziąłem tutaj, wam narysowałem, a to narysowałem na kartce, widzicie tam w kratka. Policzyłem tylko do 36, to bo kartki mi brakło do 3,60 m. I to 360 razy powiększamy obwód, powiększamy średnicę obwodu, a obwód pierwotny, od czego zaczęliśmy, zajmie jeden stopień długości na 3,60 m. I to jest spirala życia. To, co nam wciskają różni ludzie. To słyszeliście takiego gościa Finabocci? Tam 1200 coś mieszkał w jakimś kalendarzu. Powiększamy, czyli długość dwa razy. I ciąg Fibonacciego liczbowo bardzo pięknie jest zapisany. Ale jeżeli narysujemy tego ślimaczka, to u niego, jeżeli do piątej liczby, tutaj do piątej jest, przepraszam, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, do siódmej. Jeżeli jeszcze siedem razy powiększymy, to już uciekniemy poza Warszawę. Czy tak natura się zachowuje? Czy może natura zachowuje się w ten sposób? Rodzi się ślimaczek, dobra, z jaja tam w milimetrach, na miesiąc czy na rok ma przyrost dwa razy, ale krótszy. Na trzeci rok tak amonity rosną. Na trzeci rok zajmuje, on jest większy, ale przyrost krótszy w stosunku do wielkości. I właśnie to jest spirala Zalewskiego. Nasza nauka akademicka o tym nie wie. Tak się rozwijają zwierzątka. To jest zapisane w DNA. A tutaj przyliczyłem, ale to do później wrócimy do tego, Plimpton 322. Jak wyglądają długość, ile jednostek dajesz długości, żeby uzyskać odpowiedni kąt, ile trzeba do góry. Proporcja ta. Złote liczby, fi, wszystko tam nawymyślali, tylko pojęcia nikt nie ma, o co chodzi. Czyli ciąg Fibonacciego działa tam do 10 liczb. Same liczbowo spisuje się doskonale i znalazłem prawidłowość. Nie był ten Finabocci w tych starych czasach aż tak naiwny. Dlaczego przez 800 lat nasi matematycy i wcześniejsi nie sprawdzili tego? Okazuje się, że 200 lat temu taki mądry człowiek dostał masę nagrod, Luca. Tam z Lukasem, bo po Francuzem była, tam u nich chyba nie czyta się S. Luca. 500 lat, czy 600 lat po Finabocci wymyślił swój ciąg. On zaczął liczyć, liczby dodawać od minus dwóch. I tyle. I to wyszli środkowe liczby pomiędzy ciągiem Fibonacciego. Jakie to odkrycie? Po prostu się załamałem. Dobrze, że nie jestem matematykiem. Ciąg Fibonacciego. 0 dodać 1, 1 dodać 1, 2, 2 dodać 3, 5, to ciągnie się, tam nieskończoność. Ale, jest jedno małe ale, co 15 liczba dodana kończy się zerem. Co w liczbach w ciągu Fibonacciego, co w ciągu Lukasa, tak samo. Dlaczego nasze badacze, którzy biorą wypłatę za to, nie zrobili tego, że liczbowo dodajemy te liczby w ciągu Fibonacciego i co? 15 liczba, sumuje się tam już takie liczby, wychodzą gigantyczne i tak co 15 kończy się zerem. Tylko warto przeprowadzić badania. Widzieliście ten obrazek? Kwiat życia nam się sprzedaje, ale coś mnie to interesuje. Ja przedstawiam tylko własne badania. Wciskany kit, kwiat życia, geometrycznie proporcje, tak, ale tego samego na tym samym. Czy coś tutaj zmienia? Czy jakieś życie tutaj widzicie? Ja nie. Czyli ciąg Fibonacciego
na dużych liczbach nie zachowuje się tak, jak go przybrane, że tak galaktyka jest zbudowana. Nieprawda. Nie jest tak galaktyka zbudowana. Dlatego wracamy do kwiatu życia naturalnego. Tak wygląda kwiat życia. I dlaczego nasi dziadkowie widzieli, że kwiat życia wygląda tak? Nie tak. To jest tylko nałożenie obrazek jeden na drugi. Wielokroć czegoś. Do niczego. Żadna żywa istota w świecie tak się nie zachowuje. Tak galaktyka się nie zachowuje. Tak się zachowuje. W piętnastkę wpisujemy punkty, które powstają i wtedy rysujemy kwiat życia. I o tym widzieli nasi pradziadkowie, praojcowie. Bo nie było bogów, klanialiśmy się swoim przodkom za podarowanie nam życia i nauczenia wszystkiego. I teraz pomyliłem się, nie 5, 2,5 miliona lat świetlnych do najbliższej galaktyki. Andromeda. Na niebie wieczorowym wygląda tak. Tutaj mamy księżyc, a tak bardziej wyraźnie w Photoshopie zrobiono, jaki rozmiar tej galaktyki, która 2,5 miliona świetlnych znajduje się od nas, jak jest wielka, a do księżyca mamy ponad 1 sekundę świetlną. Czy nasza matematyka dziesiętna ma szansę obliczyć ten obiekt? Gdzie będzie się znajdował ten obiekt? I jak będzie wyglądał za 2,5 miliona lat świetlnych? I tutaj taka fajna wypowiedź. Jeżeli możesz zmierzyć to, o czym mówisz i wyrażasz to w liczbach, wtedy dopiero coś naprawdę o tym wiesz. Liczby nam nic nie dają, bo nie mamy wyobraźni takiej. Obrazki nam dają. 1 sekunda do księżyca i 250 milionów lat świetlnych do galaktyki. Czyli mamy tyle bredni, tyle nam namieszali, że pojęcia nie mamy. Przede wszystkim nie wiemy, kim jesteśmy, gdzie dążymy i po co. Rodziłem się, wychowali mnie, dorosłem, pomyślałem, że jestem wolny, zacznę żyć. Nie, trzeba iść do roboty. Dobrze, jak jeszcze na studiach 5 lat poszalałeś, ale już dziewczynę spotkałeś, fajna, żenię się, a trzeba wziąć kredyt, to muszę iść do roboty, nie mam czasu. To żona bierze kredyt, razem ciągniemy, dzieci się nam urodziły, skąd się wzięły, kurde, zabezpieczaliśmy się. Ale już 3 biega, ale po 500. No i teraz wnuczki, patrz, jakie kochane. Na rączkach będę ich nosił. Jak chodziłem do roboty, to nie miałem czasu nosić swoich dzieci. Teraz chociaż wnuków ponoszę. Oj, tutaj mi coś strzeliło dzisiaj, naprawdę. To już starość. I umieramy. Tak wygląda nasze życie, kiedy nie mamy świadomości. Boli głowa. To tyle gościu naopowiadał, tyle rzeczy, że trzeba było wszystko zarejestrować na kamerę. Dziękuję. Wszystko zarejestrowane. Lecimy dalej. Boli. Dalej. Liczby pierwsze. Słyszeliście o takich liczbach, na których tam zbudowane wiele rzeczy, które obliczają, tam zabezpieczenie jakieś i występują, że oni tylko dzielą się przez siebie albo przez jeden. No każda liczba przez jeden się dzieli, no ale to już definicja naukowa. Nie mieszam się. No i tutaj taki ciąg jest. Taki polski badacz, który brał udział w wyprodukowaniu bomby atomowej na świecie, wymyślił coś takiego, jak kwadratnik zaczniemy rysować, te liczby pierwsze, to oni będą występowali w narożnikach. No i zrobili taką wielką spiralę. To jest po lewej stronie ta spirala, jeśli w kwadraciki, a po prawej na czerwono, jeżeli w krąg będą wpisywali. W systemie dziesiętnym chaos. Liczby pierwsze, nie wiadomo, gdzie występują, ile ich jest, kiedy się skończą. No i jakiś mądrala wymyślił, kto pozna porządek występowania liczb pierwszych, ten pozna formułę Boga. Zarąbiste.
Mamy tutaj takiego jednego na sali, tam gdzieś siedzi w pociemkach, ale ja dołączyłem się do jego grona. Z 15 do tego doszedłem. Liczby pierwsze występują w kolumnach, kiedy zapiszesz je po 15. Na żółto zaznaczone liczby pierwsze. Jaki chaos? W jakim umyśle? Nie ma chaosu. Szczegóły o liczbach pierwszych możecie poznać na kanale Lalartu. I to się, film nazywa się Regula Chaldejska. Znajdziecie, zobaczycie tam szczegóły, jak występują, ale to zależność piętnastkowa. Wielokroć piętnastkę dodajemy do 60 i wygląda to tak, kolumny, że jak dalej, to tych liczb wygląda jak najmniej. Nie jest to prawdą do końca. Akademickie twierdzenie potwierdza się w tym, że jeżeli bierzemy blokowy zapis liczb pierwszych, każdy pierwszy blok 3600, później kolejny blok, kolejny. I to już nasza, mózg nasz nie działa tak. Tak jak kolega powiedział, to jest matematyka dla komputerów. Czyli posiadali, widzieli. No i tutaj wracamy do takich dziwnych tabliczek. Skąd tą wiedzę posiadamy? Wyciągnąłem, nie jestem laboratoryjnym badaczem, to ja jestem z geologii. Biorę, rozpoznaję minerały, robię szlify, czy skala naturalna, czy sztuczna, czy jakieś tam. To siedzę w laboratoriach. Te rzeczy w przeciągu 20 lat znalazłem sam. Ta wiedza była. Dlaczego my o tym nic nie wiemy? Myślę, że dla was, dla większości, to wszystko, co opowiadam, może pierwszy czy drugi raz słyszeliście w życiu, a może w ogóle nigdy nie słyszeliście. A wyciągnąłem to teraz potwierdzenie tego, co znalazłem, na logikę. Okazuje się, że Wedy aryjskie naszych praojców podają to wszystko. To jest proste jak ta dłoń. Jest 15, nie 5. Czyli tutaj mamy Tuzin, Mendel, półkopiec, kopiec, albo 360 stopni, albo 24 godziny. No i teraz wrócimy do historii, czy letopisie, czy do cyfer, czy do ciseł, cisło. Kto słyszał, że jest taki Bóg, krugolot, cisło Boga? Co to jest ten krugolot? Tarcza liczenia czasu albo to, co ja pokazywałem. I to jest zapisane w języku chaldejskim, czyli było takie państwo kiedyś Daria, później było Iria, nie będę wymieniał tych tysięcy lat, bo zaraz wszyscy się pogubią w letopisiach, czyli była Iria, pozostałości takich krajów Irlandia, Szwecja, Finlandia, to wszystko Iria, która ciągnęła się aż do Oceanu Spokojnego. Ale wiele zamieszań było w tym. Rozsypali się, państwa powstawały narodowe, ale wiedza została na naszych terenach do naszych czasów. Dlatego pamiętamy Tuzin, Mendel i Kopę. I to się nazywa charyjska arytmetyka, szesnastkowa. Dlatego się dziwiłem, że dlatego ten czarnonos, celtycki bóg, miał 16. Co to za 16? Skąd się wykopała? I dlaczego w latach 80. wszystkie komputery z systemu dziesiętnego przerzucili się na 16? Kolejna kradzież. Nie. Po prostu leżało w polu, nikt nie miało właściciela, wzięli i wykorzystali. To nie była kradzież. To po prostu skok cywilizacyjny. Tutaj kółko. Arytmetyka charyjska dzieli kółko na 16. I dlaczego Charyjczycy? Było 4 rasy białe, które pierwszymi dostali się na ziemię. Darijczycy, Charyjczycy, Światorusi i Rusini. No i nie będę opisywał, jaka rasa jak wyglądała, to znajdziecie w Wedach aryjskich, nie hinduskich. To całkiem inne. Oni mają tylko 10. Nawet kalendarz dwunastkowy, 12 horoskopów, to nie wiedzą, do czego doczepić. Ale wszyscy Chińczycy i Hindusi korzystają z tego, ale nie wiedzą, co to.
to jak można wierzyć badaczom albo tym przypowiednikom, które opowiadałem na zasadzie matematyki dziesiętnej, jeżeli ona nie działa? Ja pokazuję, moja matematyka działa, ona jest wszędzie. No i zaczynamy, czyli tak. Tutaj muszę tłumaczyć, nie ma w języku polskim już, a może nie znam, słowa, które obieżny kruk, czyli granica kręgu. Brzeg obieżny. Bo to tak tłumaczyłem na bieżąco, żeby tylko zarys pokazać, że istnieje inna matematyka, szesnastkowa, o której też nikt nie wie. Jak ja byłem małym dzieckiem i poszedłem uczyć się do szkoły w obcym języku, bo się wychowywałem w języku ukraińskim, mieszanym z polskim. Zostaliśmy przesiedleni na Krym, a tam poszedłem do szkoły po 4 miesiącach i nic nie rozumiałem. Co oni do mnie mówią w obcym języku? Nie było tolerancji, że on nie zna języka. Jak to w Związku Radzieckim mieszka i nie zna rosyjskiego? Co to za kretyn? Skąd go wykopali? Tak byłem traktowany, ale poszedłem o tej matce i mówię, tak, wy tam poprzyjeżdżaliście, skądś was tutaj przywieźli i jesteście tak głupie, wasze matematycy mówią, że 2 na 2 to będzie 5. I oni mają na to dowody. Co za kretyni? I to matematyka charyjska, a może chaldejska? Może jakiś niedouczony po prostu nie tak zapisał. Ari i Chaldej, późniejsza nazwa, jest to samo. No i zaczynamy oddzielenie kółka. Oni tak zapomnieli o tej matematyce i sowieccy naukowcy, badacze mówią, co tam za kretyni na Syberii mieszkają, że takie głupoty opowiadają. Prosto, bierzemy, dzielimy kółko na pół. Czy to nie jest to, o czym ja opowiadałem? I to się nazywa stolbiec. Dowolne kółko bierzemy, dzielimy na pół. I ta czerwona linia nazywa się słup. Stolbiec, słup. Na tym budujemy. Muszę wprowadzić te nazwy tak, jak w oryginale brzmią. Stolbiec. Drugi słup na pół. Na pół. Już nie zgadza się z matematyką piętnastkową, ale idzie w swoim kierunku. Czyli jedna, druga, czyli na 4 części dzielimy, czyli taka najdrobniejsza część, na którą podzielimy, 5, czyli 5. Tak jak mówię się, 5. I tutaj to jest arszyn, czyli dzielimy dwoma słupkami na 4 arszyny. I idziemy dalej. Dzielimy na 8, to jest stopa. Dzielimy na 16 i to jest 5. 5 łokieć. I później wprowadzono w tej matematyce nazwy. 1 5, stopa, łokieć. Stopa to 2 piadzi, łokieć to 3 piadzi, arszyn 4 piadzi, sążeń, nie, szag, czyli krok, 5 piadzi, miera 6. Siódemka, nie pamiętam jak się nazywa, nawet nie znalazłem nigdzie w internecie. Później 8 to jest stolbiec, 9 posag, później witoj posag, mierny posag, sążeń i wiersta. Całość nazywa się wiersta. Słyszeliśmy tak, mówią, że coś bliskiego kilometra, ale nie dokładnie. Czyli cały krąg podzielony. I teraz idziemy w drugą stronę, czyli mamy 16 części, które mnożymy przez 9. Wychodzi liczba 144. Czyli jeżeli na zegarek to rzucamy, i to jest krugolot czysło Boga. 16 czasów, 16 godzin w dobie. Godzina dzieli się na 9 części, czyli 144 części. Nie mamy takich ni minut, ni godzin. 144 części. Każda część, później przez 9 każda część dzieli się na dole, czyli mamy całe kółko 1296, nie minut, nie sekund, bo mamy, zaraz pokażę, jakie zbliżenie jest. Później doli już dzielą się, jedna dola, czyli tych
1296 doli, każda dzieli się na 72 mgnowienia. Kto słyszał kiedyś rosyjski, rozmawiali? Mgnowienie. Taki krótki czas. Mgnięcie. Znamy. Mgnowienie. Ta część dzieli się na 760 migów. Migiem. Chłopie, migiem my tutaj. Ile to czasu? Migiem. A ta część z kolei dzieli się na 160 sigów. Z dzieciństwa wiem. No co, idziemy do, na wioskę, coś, jak to się mówi, na truskawki, na czereszni. Nie, to mówię, signiom. Czyli nas nawet nikt nie zauważy. Tam z powrotem. Tak, ciuk, ani sąsiad, ani sąsiadka nie połapie się. Te słówka używaliśmy nieświadomie, że jest mig, jeszcze migiem, to nawet w języku polskim zostało. A sig, signiom, to już nawet do języka polskiego nie mam takiego porównania. Czyli lecimy dalej. Po co taki podział czasu precyzyjny? Czyli te sigi, tam gdzieś wyliczyłem, ale już nie będę całego referata, bo to absolutna manewra. Tylko pokazuję, że liznąć trzeba tego. I zrozumiecie, że oni czas dzielili, że jeden sig w jednym sigie to około 200 tysięcy w jednej sekundzie. Czyli nasza sekunda, tak, czas mierzymy i nasz czas, jak mierzymy? Godziny, minuty, sekundy w systemie 60 i już 1/100. Jak zegary mierzałem, Formuła 1 czy tam jakieś rekordy biją, już dalej niżej, już mamy system dziesiętny. Pojęcia nie mają, połączyli dwa systemy. A w tym systemie możemy policzyć, ten sig mówił, ponad 200 tysięcy sigów w jednej sekundzie. Po co im był taki czas? I to na zegarze, to normalnie ludzie korzystali z tego. 16 godzin. No i bierzemy wpisany do tego kręgu zgodnie z podziałem na 16, wpisujemy kwadrat. Tutaj widzimy linię kwadratu, widzicie? Czyli 2 pięci w lewo i 2 pięci w prawo, czyli stopa i stopa, czyli tam 4 to było, jeszcze nie nauczyłem się, 4 to było arszyn. Czyli kwadrat arszyn na arszyn, wpisany w 16. Później do tego wpisujemy znowu kółko. No i tak sobie ciągniemy. To bez sensu jakieś każde. Jakaś geometria. Wpisujemy kwadraciki zgodnie i dalej ten arszyn na arszyn wpisujemy. To się zmniejsza się, ale wpisujemy w tych samych wymiarach. Ono nie synchronicznie, a zgodnie z jakimś wzorem zmniejsza się. Z jakim wzorem? No co, to jest nienormalnie. Kolejny kwadratik, kolejne kółko. Dochodzimy. Zmniejszamy do określonej liczby. I okazuje się, kiedy przybliżamy się już do tego zera, które możemy tam sobie ująć, okazuje się, że to spełnia regułę Titiusa Bodiego. Znacie regułę? To odległość planet, kolejnych planet od Słońca. Tylko nas w szkołach i na studiach uczą, że mamy AU, jednostka astronomiczna. Odległość Ziemi, średnia odległość Ziemi od Słońca. I jakiś kretyn, inaczej nie mogę powiedzieć, wprowadził to do obliczenia latania w kosmosie. Z czym to jest związane? Co to jest AU? AU! I tyle. Nikt tego nie rozumie. Tutaj, zgodnie z tą regułą, jak popatrzymy się, w pośrodku wstawiamy Słońce, później, bo jest to krągle, później pierwsza orbita Merkurego i od tej zaczynamy liczyć. Pierwsza orbita, dajemy, wpisujemy kwadracik, kolejna orbita. I tutaj Merkury, Wenus, Ziemia nie wpisuje się trochę, Mars, później powinna być planeta. I okazuje się, zgodnie z matematyką szesnastkową, wszystkie planety
w układzie słonecznym rozmieszczone. Do czego to idzie? Że układ słoneczny jest sztucznie stworzony zgodnie z zasadami matematyki szesnastkowej. Daleko poszedłem? Na miejscu jestem. Można sprawdzić regułę Titiusa Bodiego i będziecie widzieli. Tylko nie trzeba wprowadzać w błąd, że jakieś AU jest. Złoto czy co to, nie wiem. Czy wołanie na pomoc, czy poszukiwanie. Także zgodnie z matematyką szesnastkową jest zbudowany układ słoneczny. Lecimy dalej, będzie ostrzej. Czyli wracamy do tego. Czyli odległość tych planet od Merkurego, Wenus, tylko Ziemia jest trochę przesunięta, Mars, to trzeba poukładać, ale to dłuższa dyskusja. Na miejscu pasu asteroid była planeta. Wszyscy o tym wiedzą, jest to zapisane w wielu źródłach. I wtedy idzie się coraz dalej i dochodzimy do kolejnych planet. Jak nasi praojcowie mówili, 3,9 ziemiel. 3 razy 9. Tyle mamy obiektów w układzie słonecznym. A ile znamy? No, jak księżyce policzyć, no, nie przeliczałem, ale na pewno mniej. Wszystkich obiektów w układzie słonecznym 27. I to jest podane. 3,9 ziemiel. I w bajkach też tak jest. I tak jak mówiłem, tutaj mierzymy to, mnożymy czas, ale tak, doba dzieliła się na trzy części. Noc, rano, wieczór. Ale rok dzielił się zima, wiosna, jesień. A całość nazywała się latem. I dlatego mamy lata. A gdzie jeszcze taki kalendarz był? W Egipcie. I nazywa się kalendarz wylewu w Nilu. Wylew, siew, żniwa. I też słyszeli dzwon o matematyce charyjskiej, ale wprowadzili prawo Narmera, system dziesiętny i wszystko zostało wycięte. I głowy poskładane między nóg. Tak wprowadzano system dziesiętny. Wielu słów, informacji posiadamy, korzystamy z tego, wymieniamy to, ale już nikt tego nie pamięta. Wytarto nam wszystko. No i teraz dowale. Mnożenie. Jakie mamy mnożenie w naszym systemie dziesiętnym? 2 mnożymy na 2. Zaczniemy od podstaw. 2 umnożyć na 2. Ile? 4. A 2 razy 2? 4. 2 u 2. Dzieciaku, tam w ukraińskim 2 u 2 umnoż. Ile? 4. W systemie dziesiętnym. W systemie chaldejskim, czyli iryjskim, jest mnożenie na. Czyli coś biorę. Będę wizualizować. 1.1, tutaj drugi. Czyli to 2 punkty mnożę na kolejne 2. Tutaj 2 i tutaj mnożę. Jaka literka wyszła? Po polsku, tak nas nauczono, to jest literka N. 2 na 2. 2 mnożę na 2. W samym słowie na jest zapisany wzór, jak to złożyć. To jest mnożenie na 2. Ażdy. 2 razy 2. Mamy takie. Żdy jest takie. Ale żdy, czy nie przypominam tam nam x nie ma. Jest z, d, y. X, y, z. W 3 płaszczyznach mnożymy tam. Czyli 2 razy 2. Ile będzie? 8. 2 na 2, 4. 2 razy 2, 8. A jeszcze jest u. Umnożyć. Jak umnożyć? To jest mnożenie piramidalne.
Tak piramida pisze się? Czyli 2 i w drugiej płaszczyźnie piramidalnie to jedna płaszczyzna wypełnia się. Nie tak jak tutaj 2 żdy 2, to już mamy 8, a 2 u 2 to jest 5. Będę na płaszczyźnie. Jeden punkt, drugi punkt. Czyli 2 punkty mnożymy na kolejne 2. Czyli te punkty z tymi mnożymy. Wychodzi n, n, czyli h po polsku. N. Mnożymy 2 na 2. 4. 2 żdy, czyli w tej płaszczyźnie i w tej płaszczyźnie, w trzech płaszczyznach. Tutaj 4 mamy i w tej płaszczyźnie te wszystko odbicie. To jest potęgowanie. 2 żdy, to w samą żdy zapiszę x, y, z, co przyjęli barany, tylko nie wiedzą jak nazwać. 2 żdy, 2, 8, a 2, czyli tak, i u 2, czyli piramida u, czyli w takiej, tak mnożymy. Czyli mamy to 4 i u trzecia płaszczyzna, czyli jak piramidka, z każdej strony schodzi się. I jest jeden punkt w drugiej płaszczyźnie. Czyli takie. Odwrócone u, piramidka. Czyli 2 u 2, 5. I teraz, teraz wiem, jacy te mądrzy na Syberii byli. Że akademicy rosyjscy z nich się śmiali, bo po prostu nikt nie uczy nas myśleć. A jeżeli by pomnożyć 3 u 3. Pięć i dziewięć, 14. 3 u 3, 14 wychodzi. 3 żdy, 3 wychodzi 27. 3 na 3 wychodzi 9. Czy jest to mądre, czy jeszcze kogoś przekonywać muszę? No i więcej nie będę zajmował czasu, bo to trochę mózg zagotuje się na pewno. To jest matematyka iryjska z Syberii, którą jeszcze za czasów Związku Radzieckiego jeszcze teraz wykładają. Jest taka szkoła, gdzie całą historię to można. I to jest wpisane w Wedach aryjskich. A czy dzielenie istnieje? Tak samo, tak. Jest, ja tylko trzy typy mnożenia pokazywałem, a ich jest tam chyba z 8. Jakby zaczął to teraz wykładać, to nikt nie ma podstawy, nikt tak nie myśli. Po prostu masz. I to w systemie 60-kowym. Wszystkie liczby pierwsze występują w kolumnach. Eliminacja liczb nie pierwszych w tych kolumnach są wzory. I to już jest opracowane. Już powiedziałem, gdzie możecie się zwrócić na kanał Lalartu. I ten dobry człowiek wam wszystko wyjaśni, jak to działa, jeżeli kogoś interesuje. Także porządek występowania liczb pierwszych jest i nie ma nad czym dyskutować. No i czyli to była taka dygresja w stronę matematyki szesnastkowej i zakładam, że rosyjscy badacze bardzo badali Syberię i trafili na jakiś starożytny komputer. Rozebrali go na części składowe i szybko z braćmi z Ameryki się podzielili, bo to dwa kraje sąsiadujące, które przez cały czas współpracują, resztę świata straszą i tyle. Także otwieram oczy, no, bo pojechałem na prowadzić badania Indian w Ameryce, w Colorado, w Ameryce Północnej. No i wylądowaliśmy w Denver. Poszedłem na spacer po Denver. Wrażenie, że jestem na Uralu w Syberii, w Związku Radzieckim. Jeden do jednego. Włącznie z płytkami chodnikowymi. A jak pojechałem na tamę Hoovera, i popatrzyłem się na Dniepro Gęs, bo w Zaporożu mieszkałem wiele lat. To jest jeden do jednego, tylko rozmiary zmienili do szerokości rzeki. Zawsze współpracowali. Także chcecie mieć wrogów, nazwijcie go po imieniu. Czyli o matematyce haryjskiej.
Dlatego prawdopodobnie Chariowie zostali Chaldejczykami. Ci najmądrzejsi z tych ras, którzy pierwszy przybyli na ten kawałek niebieskiej skały. Jeżeli cały układ słoneczny jest zbudowany na zasadach matematyki szesnastkowej i tutaj mamy ten wzór odległość planety, wielkości planet, to gdzie jesteśmy? Jesteśmy na statku, który gdzieś leci. Cały układ słoneczny nie leci zgodnie z przewidywaniami w ramionie galaktyki, naszej galaktyki Mleczna Droga. Trochę inny kierunek ma. Mówią, że bliżej środka. Ale to ostatnie badania tylko wykazują, ale to inny referat na ten temat mam. I tak, jeżeli układ słoneczny zbudowany na zasadach matematyki szesnastkowej jest statkiem kosmicznym, cały, a my przypadkowymi szczurami, którzy się dostali na statek. Bo nasza historia jest zapisana w Chaldei, że statek awaryjnie wylądował na Ziemi około 120 tysięcy lat wcześniej. I psujemy tą Ziemię. A właściciel odzywa się czasami, tyle szczuru naplodziło się. Czystka. Kolejna. Co napuszczamy? Średniowieczną dżumę. Przylecieli stateczki, popylili, trochę szczurów wyzdychało. Jak uświadomimy sobie, że jesteśmy na obcym statku, gdzie działają zasady, a jesteśmy szkodnikami, to musimy pamiętać, jak ze szkodnikami obchodzimy się. I dlatego działa na nas prawo morskie. I dlatego matematyka dziesiętna, podstawowa, została stworzona w okresie zniewolenia dla niewolników, żeby umieli policzyć baranów, cyglówki i zbudować coś. Matematyka szesnastkowa jest matematyką, na podstawie której zbudowano układ słoneczny. Ale to zaraz wariaci powiedzą, że to nie może być. Matematyka piętnastkowa jest matematyką uniwersalną wszechświata. Każda cywilizacja dążąca do rozwoju powinna znać przynajmniej dwie. I na tym dziękuję i do zobaczenia.